Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny Hate Park w naszym wykonaniu. A dzisiaj moim gościem jest Marcin Burkhardt. Były piłkarz Legii Warszawa, Amiki Wronki, Jagiellonii Białystok, kilku klubów zagranicznych, no i przede wszystkim 10-krotny reprezentant Polski. Marcin, powiedz mi, czy jak cię przedstawię jako zmarnowany talent, to skłamie czy nie? Myślę, że w jakimś stopniu tak. Gdzieś potencjał był taki, że można było osiągnąć więcej. No, złożyło się na to wiele czynników, że nie poszło tak, jak powinno, ale to myślę sobie, że w dalszej części programu będziemy to rozbierać na czynniki pierwsze. A kto ma większy talent, ty czy twój brat? No to by trzeba zadzwonić do mojego brata i się zapytać. No twój brat powie, że on, ale a twoim zdaniem? Znaczy, zawsze to było takie w Poznaniu, jak graliśmy zawsze tutaj i trenerzy i ludzie mówili, że Filip ma większy talent, bo ma dwie nogi gdzieś do grania. Tak, ja zawsze te osoby byłem znany z lewej nogi, że lewą nogą dobrze grałem. Niemniej, no gdzieś ja bardziej wypłynąłem tutaj, jeśli chodzi o osiągnięcia, czy to mistrzostwo Polski. Czyli generalnie to u was rodzinne, tak, że marnujecie talenty. No, można tak powiedzieć. Czyli rodzina wyspecjalizowana w marnowaniu talentów na dużą skalę. Co, spojrzałeś na zegarek, ja już chciał uciekać już? Nie, na pełnym spokoju. Dobra. Nie będziemy tylko przykrości dzisiaj Marcinowi robić. Będziemy też rozmawiać o miłych chwilach, bo powiedzmy sobie szczerze, zagrać 10 razy w kadrze to nie wstyd. Zdobyć mistrzostwo Polski, 11, to nie ci wstyd. Powiem. Dobra, dlaczego mogło być 11? Byliśmy na meczu, był mecz towarzyski w 2003 roku w Estonii za Pawła Janasa. No i wychodzimy sobie tam 3 dni przed na taki trening i było rozkopanie. Ja z Pawłem Kraszewiczem sobie kopię piłkę gdzieś tam krótkie, za dłuższe pytania. No i Paweł Janas chciał zrobić żart i chciał mi wybić piłkę drugą piłką spod nogi i tak niefartownie zagrał, że piłka zanęła pod moją prawą nogą i skręciłem staw i tego występu nie było, tak, więc... Czyli jesteś jednym z niewielu piłkarzy, których skaleczył trener przed meczem. No, można tak powiedzieć. No, taka śmieszna anegdotka, no i mówię, no ale no wyszło jak wyszło. Gdzieś tam potem jeszcze dostawałem powołania, ale myślę, że mogło być tego więcej. Dobra, Marcin, ciebie drażni to, jak będziemy trochę gadać o tym, że było tak, a mogło być lepiej, czy już masz ten temat przeświczony? Nie, ja to mam już, wiesz, przejechane od A do Z, 1000 wywiadów, jakiś tam... i innych spraw, więc tutaj nie mam problemu z tym. Ty, no bo ty jesteś teraz strasznie gościem profi. Siłownia, dieta, w ogóle wiesz... Nawet weganem byłem przez jakiś nie, czas. Nie, no to już w ogóle szaleństwo. Więc powiedz mi, jakbyś to wszystko robił wcześniej, jak miałeś 17, 18, 19 lat, nie mogłeś wtedy, teraz na stare lata musiałeś rzucić te wszystkie zabawy i wziąć się za siebie? Tak, ale to wiesz co, wtedy nie było dostępu. Wtedy była inna szatnia w ogóle, inne... I też i trenerzy inaczej patrzyli, nie było dietetyków, nie było trenerów mentalnych, psychologów, nie miałeś dostępu do internetu. Czerpałeś z tego, co było w szatni tak naprawdę. A chyba wiesz, jakie szatnie? No chyba chodziłeś, kręciłeś się przy tych szatniach. Więc, no kręciłem się. Więc chyba też nieraz byłeś gdzieś tam po meczach, więc wiesz, jak to wyglądało. I myślę, że też z tego, tak. Oczywiście każdy ma swój rozum, każdy ma swoją głowę i ten, ale no też gdzieś musisz się wpasować do szatni, też musisz być gdzieś akceptowany, tak. Więc to też... Mówię, no nie, było inne czasy. No to było 20 lat temu, tak? No, 20 lat temu miałem 18 lat. Mhm. Czyli co, trochę starzy piłkarze cię popsuli? Nie będę zwalał na nich, że to ten, ale gdzieś i starzy, i myślę, że tutaj sobie się zastanawiałem też i cała jakaś taka transformacja, i też mój tata był piłkarzem i też różne rzeczy się działy, więc mówię, no gdzieś to też nie pomogło w tym, żeby wyskoczyć, ale też punktem takim uważam przełomowym w tym, że gdzieś nie wypłynąłem dalej, był 2002 rok i dwumecz z Malagą, tak, gdzie po dwóch meczu, znaczy po pierwszym meczu wsiadam do autokaru, a mnie normalnie menadżer ciągnie za rękę i cofa, i Pogorzelczyk go odepnął, nogą mnie wbił do autokaru po schodach. No po drugim meczu też w miarę dobrym, który zagrałem, oczywiście odpadliśmy wtedy w pucharach, przyszła oferta do klubu i to na bardzo fajne pieniądze, tak? 2 miliony euro. I kto cię chciał? Malaga. Malaga właśnie. Tak. I nie puścili? Jest to potwierdzone, więc wiem to od jednego menadżera, który mówił, że tak było. Z tego, co wiem, to też i kierownik Pogorzelczyk też o tym mówił, więc no, to myślę, że to też był taki przełom w tym wszystkim, że miałem gdzieś, byłem gdzieś u bram innego świata piłkarskiego, tak? Mhm. Może tam, gdybym pojechał, inna mentalność,
inna praca. Może bym spełnił swoje marzenia, tak jak Lewy spełnia teraz. No nigdy aż tak byś nie spełnił. Ale nigdy nie wiadomo, słuchaj, tak nie, no się śmieję. Zawsze moje marzenie było gra w Barcelonie, więc, więc tutaj, no mówię, mieliśmy podobnie, ale no, no nie udało się. Nawet nie wyjechałem tam na zachód, tak naprawdę trzeba powiedzieć. Tak, nie? Tylko północy, północy i wschód. No. No, ty byłeś takim nietypowym jak na Polską Ligę piłkarzem, bo mieliśmy dużo przecinaków, ty lubiłeś się bawić piłką, miałeś dobre uderzenie, lewonożny, co też zwracało uwagę. No, na tobie się zawieszało oko przez długi czas i pamiętam, jak poszedłem na trening Kamiki Wronki i wtedy dużo się mówiło, że Dariusz Dudka ma talent, a Grzesiek Szamotulski mi powiedział, nie patrz na Dudkę, on jest dobry, ale patrz na tego. Ty tam ustawiałeś sobie piłeczki wtedy, żeby wykonywać rzuty rożne na treningu czy jakieś wrzutki szkolić i dość szybko zaczęło być o tobie głośno. I powiedz mi, to wpłynęło na twoją psychikę wtedy, że wszyscy o tobie mówią i teraz już z górki nie trzeba ciężko pracować? Wiesz co, ja nawet sobie z tego nie zdawałem sprawy tak do końca. Ja gdzieś po czasie dopiero sobie uświadomiłem, że ja w tak młodym wieku, no ja w wieku 19 lat grałem w pierwszej reprezentacji. O reprezentacjach młodzieżowych nie ma co w ogóle mówić, bo zawsze no, od jakiegoś tam wieku, od wieku 16 lat grałem ze starszymi, tak o 2 lata, bo byłem przypisany do trenera Szymanowskiego, a grałem u trenera Kleindiensta, tak, i gdzieś tam schodziłem, potem u trenera Żmudy i gdzieś potem pierwsza reprezentacja, więc zawsze gdzieś byłem wyżej, ale ja powiem tobie szczerze, tak przez pryzmat czasu, jak sobie to odkurzę, to ja nawet nie wiedziałem, że nie zdawałem sobie sprawy, że to jest... Nie kupowałeś codziennie gazety, żeby sprawdzić, co się tu pisze? Nie wierzę w to. No, każdy młody to robi. Nie, mówię ci, że nie było tak. Kupowałem przegląd, bo wtedy to była gazeta sportowa i oczywiście tam wyjechaliśmy na trening z Poznania całą ekipą, tam Jarek Bieniuk, Grzesiu Mielsarski, Paweł Skrzypek i jeszcze kilku chłopaków i no to był przegląd, bo to wtedy jeszcze internetu nie było i się czytało, ale to żeby tam, ja nawet powiem szczerze, tak po meczach, czy jakieś takie noty, czy coś, oczywiście gdzieś tam sprawdzałem, czy coś, ale nie ten, ja w życiu, powiem tobie tak szczerze, nigdy nie miałem czegoś takiego, że zszedłem z meczu i byłem zadowolony. To jest dla ciebie dziwne może. Dziwne, bo no. Pamiętam, jak się uśmiechałeś nawet po przegranych meczach. A to, że się uśmiechałem, to się jest inna kwestia. Kwestia taka, że po meczu z Jarkiem chyba wtedy Ania miała urodziny jakoś tam i coś sobie wspominałeś. No wiem, wspominałeś, przegraliśmy, do tego, przegraliśmy że 4-1 wtedy z Widzewem. Zjechaliśmy cię na Weszło, że schodziłeś uchachany. Nie pierwszy i ostatni raz wtedy, tak. Bo to tam kilka było artykułów. Tak, tak. No, schodziłeś uchachany po porażce swojego zespołu i to tak. No właśnie nie, gdybyś przejrzał to od początku, to po gwizdku byłem... Można powiedzieć i to mega, tak? Ale potem... Ale 7 sekund później... Nie, schodziłem do tego i stał Jarek i zaczęliśmy rozmawiać. Mówię tam, no wiesz, chujowo zagraliśmy i w ogóle. I potem zaczęliśmy przechodzić do takich normalnych życiowych spraw, tak? No i on mówi, że Ania ma ten, to mówię, o, to będzie grubo pewnie tam, wiesz, po ten. I się po prostu... Uśmiech się pojawił, ja z Jarkiem i się zrobiła nagonka, tak? No dobra, a co to znaczy, że nie byłeś nigdy z siebie zadowolony? Strzelałeś gola jednego, drugiego, nie wiem, Legia Warszawa znaczy wygrywała po strzale w ostatniej sekundzie twoim i nie byłeś zadowolony? Znaczy, zadowolony ze strzelonej bramki tak, ale zadowolony z gry? Nigdy. Zawsze po meczu, zawsze szukałem tych, co mogłem zrobić lepiej, co mogłem lepiej przyjąć piłkę, lepiej zagrać. W obronie nie mówię, bo nigdy nie byłem mega mocnym zawodnikiem w defensywie z racji swoich warunków, tak? No bo ja byłem wysoki, szczupły i zawsze gdzieś tych kontaktów unikałem, nie ma co się tutaj oszukiwać, ale zawsze gdzieś szukałem tego, że mogłoby być lepiej, że mogłem tutaj zagrać, tutaj gdzieś prostopadłą dać i zawsze nie było takiego meczu, nie powiem ci przez pryzmat, no okej, 180 meczów rozegrałem w Ekstraklasie, to nie jest jakiś wynik, ale też nie jest zły wynik, tak? Nie mam meczu, który by mi był w pamięci. Okej, może mecz z Krakowią, gdzie wygraliśmy 5-0, gdzie miałem chyba 2 albo 3 asysty i ten mecz mi jakoś w miarę wychodził, ale też po tym meczu nie było tak, że o, ja jestem Marcin Burchardt i w ogóle nie wiadomo co, tak? No ostatnio po Hyde Parku rozmawiałem z Michałem Bierzem i on powiedział, że byłeś w Jagiellonii jednym z jego ulubionych zawodników i gdybyś teraz, gdybyś u niego tak się prowadził jak teraz, to już w ogóle by się w tobie zakochał, mówiąc krótko, ale że po meczu z Alisem Saloniki to był dla niego najlepszy indywidualny występ, jaki przez długi czas widział. No to też był dobry mecz. To też mi gdzieś wyleciał, też de facto oddałem 2 strzały, 2 bramki, ale 2 nie przyznane mi tak naprawdę, bo 2 swojaki gdzieś tam były, ale
To też był dobry mecz, no szkoda, że odpadliśmy, tak? Ale dziękuję ci, miło tutaj, że Michał takie słowa o mnie mówił. Nie no, jeszcze miałeś mega udany mecz na bramce, trzeba powiedzieć. A wiesz w ogóle skąd się wzięło to, że na bramce stałem? Nie, no właśnie, bo może nie wszyscy widzowie będą wiedzieć. Gracie mecz w europejskich pucharach. Z Okser. Arek Malasz dostaje... Tak, trenerem jest Maciej Skorża. Tak. Arek Malasz jest pierwszym bramkarzem, na rezerwie jest Radek Cieżniak. Mhm. Do przerwy przegrywamy, teraz nie powiem ci, już nie pamiętam, cztery były, bo ja wpuściłem jedną. Mhm. 4-0 bądź 4-1, bo się skończyło 5-1 chyba. Skończyło się 5-1, już ci mówię dokładnie jak to przebiegało. Do przerwy, po 26 minutach było 4-1. 4-1, no to taki fajny mecz pod kibica. No i Arek Malasz w przerwie przy 4-1, no co miał zrobić, zgłasza kontuzję, że go wiesz, ciągnie go chyba 38. Tak, no. Wchodzi Radek Cieżniak. No i zaczyna się chyba tam, nie wiem, 47 minuta i Radek Cieżniak wycina przed polem karnym zawodnika i no nie ma bramkarzy, tak? No to, a z racji tego, że za trenera Majewskiego mieliśmy takie treningi, to jeszcze właśnie to też jest taka historia, że wiesz, coś był inny trener, a jak mieliśmy zawsze po meczach, mieliśmy na drugi dzień takie rozruchy, że tam bramkarze wchodzili do pola i zawodnicy na bramce. No ja zawsze stawałem na bramce, a zawodnicy grali z słabszymi nogami, tak po prostu, żeby rozruszać się. No i z tego, że tam cały czas stałem prawie na bramce, no to mówię, dobra, no to stanę tutaj teraz, jest taka awaryjna sytuacja i mówię trenerze, to ja tutaj chętny jestem. No jedną dostałem od Bonaventure Kalu, ale taką, że... No byłeś najlepszym bramkarzem Mamiki w tym meczu, no powiedzmy sobie szczerze, jeszcze wybroniłeś te 2-3 sytuacje. No tak. Jedną sam na sam, 2 strzały z dystansu, też tak strzelali, no. Ale śmieszna sprawa, bo wiesz, no nie byłem, technicznie nie byłem żadnym tam bramkarzem ani ten i zrobiłem Janka Tomaszewskiego, brałem piłkę, jak była długa, to ten i tam chłopakom kazałem biec i wykopywałem gdzieś tam na 60 metrów, więc no, było. No tak, czyli po Marku Iźwiaku jesteś... drugim. Znaczy Marek chyba lepszy był ode mnie. Marek był lepszy, bo nie puścił gola, tak, natomiast tak. Jesteś drugim takim przypadkiem, który dobrze się... Taki ranking by trzeba było, wiesz, zrobić. Trzeba by zrobić. Dobra, pierwszy telefon odbierzemy dzisiaj. Halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Piotr ze Sztokholmu. Ja od razu mam pytanie do Marcina. Marcin, grałeś w IFK Norrköping, więc chciałbym, żebyś opowiedział może, jak ci się podobało Szwecji i też słyszałem, z tego co pamiętam, w jednym z podcastów Piotra Wołosika opowiadałeś o tym, jak eksmitowali cię z jednego z mieszkań właśnie w Norrköping, więc chciałbym, żebyś właśnie opowiedział, ponieważ te anegdotki to zawsze jest taki, można powiedzieć, wesoły akcent w tych hate parkach, więc może od razu pierwszym telefonem byłoby miło, żebyś zaczął opowiadać i żeby zrobił się trochę zabawnie. Także dzięki i nie zajmuję linii. Nie, no spokojnie. Słuchaj, jeśli chodzi o Norrköping, no to bardzo, bardzo fajne miasto, 100-tysięczne. Bardzo fajnie tam byłem przyjęty jako gwiazda, można powiedzieć, bo mnie za duże pieniądze wtedy kupili. De facto po 3 miesiącach, nawet nie po 2 miesiącach, złapałem kontuzję przepukliny. W swojej urodziny miałem operację, gdzieś tam pauzowałem około 6-7 miesięcy, więc ten okres, jeśli chodzi o sportową stronę, no nie był najbardziej udany. Ale jeśli chodzi o życie, to bardzo przyjemny. Szwedzi bardzo pomocni i fajni ludzie, więc ja się tam czułem komfortowo. Też mieliśmy swoją taką ekipę obcokrajowców, jeden Brazylijczyk, Amerykanin, Francuz, więc też fajnie. Wyjazd tyle fajny, że się nauczyłem języka. Jeśli chodzi o eksmisję, bo pewnie wszystkich to ciekawi, to eksmisji takowej nie było. Przyjechali do mnie koledzy z Poznania, no i po prostu niefartem moim takim było, że na dole pode mną mieszkał dziennikarz, podobny jak Krzysiek, bardzo znany w szwedzkiej... Nie mogłeś gorzej trafić. Znaczy mnie mógłbyś zaprosić za szybkie. Tak, znany gdzieś tam w całej Szwecji. No i niestety, że było głośno, że ten to... A wiedział, że jestem zawodnikiem, no to gdzieś to tak rozpowszechnił. I z racji tego, że nie chciałem się z nim też kopać i w ogóle, no to stwierdziłem, że się przeniosę, no bo po co ten... To było w ogóle dziwne, bo ja też lubiłem sobie głośną muzykę posłuchać w dzień.
Nie wiem, każdy ma swoje, ja lubię, mnie muzyka odpręża, lubię sobie słuchać. Myślę, że to do 20, do 20. Może mu muzyka nie pasowała. Nie, wiesz co, dudnił sprzęt, bo był taki mocne nagłośnienie, dudnił sprzęt i widać było, że tam po prostu mu to nie odpowiadało. On chyba bardziej książka, kominek, cisza, świece, a ja tutaj, wiesz, no i relaksowałem się troszeczkę inaczej, odprężałem. I z racji tego to nie była eksmisja, a bardziej po prostu, zmieniłem po prostu mieszkanie. Ale jakbym miał wytypować, gdzie, do jakiego kraju ty nie pasujesz, to Skandynawia, czyli Szwecja i Norwegia, to ewidentnie to nie powinny być twoje klimaty. No, można tak ty powiedzieć. Ty byś się do Grecji nadawał. Wiesz, ja wiesz, Bałkany, Grecja, wiesz, no, czy Azerbejdżan, nie? Chociaż Azerbejdżan, no, to tak troszkę już bardziej dziko, nie? Ale no, gdzieś masz rację, że tutaj... Mhm. Te klimaty. Ale jednak mówisz, że tam życie w miarę ci odpowiadało. Nie, życie odpowiadało, wiesz, no ja co, koncentrowałem się bardziej na graniu, na piłce, gdzieś tam też, co ciekawe, wyjeżdżając z Polski, z Legii, poznałem też troszkę więcej profesjonalizmu, gdzieś mieliśmy takiego człowieka w klubie, który zajmował się, powiem szczerze, wszystkim, a grał wcześniej w Swansea, Jeda się nazywał, i on był fizjoterapeutą, ogarniał odnowę biologiczną, sprzęt tam też ogarniał, taki, no, był po prostu bardzo związany z klubem. No i on też właśnie, no, fajnie mi pokazał dużo fajnych ćwiczeń, jak pracować nad sobą. Taką na przykład deskę, nie wiem, jak wiesz, się robi, to pierwszy raz w Szwecji po wyjeździe dopiero. Poczekaj, stop. Byłeś reprezentantem kraju. Takie były czasy. Miałeś selekcjonerów. Miałeś rozegranych ponad 100 meczów w Ekstraklasie. Grałeś w Amice Wronki przez 4 sezony. Grałeś 3 sezony w Legii Warszawa. Zdobyłeś mistrzostwo i Puchar Kraju. Wyjechałeś do klubu, którego nikt w Polsce nazwy nie znał. No, tam, był znany, bo to był 6- albo 7-krotny... Dobra, i mówisz, że tam się nauczyłeś profesjonalizmu i po raz pierwszy ci jakieś ćwiczenia pokazano. Nie mówię, że profesjonalizmu, tak wiesz, od A do Z. Tak? No, w Polsce też był profesjonalizm, ale tam się nauczyłem tego na innym poziomie. No, człowiek, który był... wtedy to była Premier League, nie, Liga Angielska, tak? No. Bo to wtedy chyba jeszcze nie było Premier League. No po prostu pokazał mi kilka innych rzeczy, nad którymi trzeba pracować, żeby się gdzieś to rozwijać, nad odnową biologiczną, nad dietetyk, takie rzeczy. I to w Polsce nie występowało? Ja wtedy nie pamiętam, żebyśmy mieli jakieś takie, wiesz... W Legii pamiętam, że był psycholog, to pamiętam, że mieliśmy... A nie Johnny Walker, tylko inny. Nie, Johnny Walker to był po meczach dla niektórych, no to... Na tej zasadzie. Noc Shopping było bardziej profesjonalnym klubem niż Legia Warszawa. Znaczy inna praca, o tak powiem, inna praca, dużo cięższa. Dużo cięższa praca. Dużo cięższa praca, tak. No ja dlatego też ja złapałem od razu przepukliny, gdzieś kontuzję przepukliny po 2 miesiącach i tyle pauzowałem, tak. To ja się przestaję dziwić, że jesteśmy gdzie jesteśmy jako polska piłka. No ja się też nie dziwię, znaczy nie dziwię na przykład, wiesz, mecz z Karabachem na przykład. Ja od razu mówiłem i to po pierwszym meczu wszyscy, Karabach miał przewagę, ja wiem jak to wygląda, tak? Gdzieś tam i to jest wschód, więc... No dobra, porozmawiamy jeszcze o wschodzie. Halo, kto jest z nami? Halo, słychać mnie? Tak, słychać. Witam Krzysztof, witam Marcin. Witam, cześć. Ja mam taki telefon trochę sentymentalny, bo oglądam, jestem waszym fanem i jak zobaczyłem, że Marcin jest, to przypomniała mi się taka sytuacja, nie wiem czy Marcin pamiętasz twój krótki epizod jak grałeś w Miedzi Legnica? Pamiętam. Ja tam grałem wtedy w drużynie rezerw i nie wiem czy pamiętasz kiedyś taki mecz, jak właśnie pojechałeś z nami na mecz rezerw czwartej ligi do Kuźni Jawor. Oj, powiem tobie, że może być ciężko, wiesz, ja nawet meczów z Ekstraklasy wielu swoich nie pamiętam. No wiem, po prostu... Przepraszam cię, że nie ten, ale po prostu nie ten, ale może coś więcej powiedz, może gdzieś sobie przypomnę. Nie, wiesz co, po prostu nie gram już w piłkę, ale gdzieś tam no, jestem fanem sportu piłki dalej i gdzieś tam jak zobaczyłem, że jesteś w Hyde Parku, to tak mi się przypomniał ten epizod. To czym cię wtedy zaskoczył Marcin, jak zszedł do rezerw do was? Słucham? Czym cię zaskoczył wtedy Marcin, jak zszedł do rezerw do was? Czym mnie zaskoczył? No zaskoczyło mnie, że powiedzmy, że chociaż w Miedzi Legnica często tak było, że zawodnicy, że tak powiem, z... jak to powiedzieć?
Z dużą historią. Dobrą karierą, z dobrą przyszłością, przychodzą do Miedzi, a później grają z nami w rezerwach. No i to dla nas zawsze była taka, nie wiem, niespodzianka czy ciekawostka, jak tacy zawodnicy wyglądają na boisku, gdzie my wtedy w czwartej lidze graliśmy. Mhm. No i czy mnie zaskoczył? W sumie niczym. W sumie wtopił się w tłum wtedy. Wygraliśmy. Pamiętam, że ten mecz przegrywaliśmy 1-0 i zawsze gdzieś tam ci kibice wyśmiewali nas, bo gdzieś tam u nas właśnie grały takie gwiazdy typu Marcin. Ale później wygraliśmy ten mecz 4-1 i po prostu to taka była przyjemność, jak klepać sobie piłeczkę z takim, że tak powiem, panem piłkarzem Marcinem. No dobra, dziękujemy bardzo. To tyle w sumie, tak jakoś chciałem sobie. Dzięki, pozdrawiamy. Dzięki, trzymaj się. Słuchaj, to wróćmy może na chwilę do tej Amiki Wronki, bo do Legii Warszawa jeszcze przejdziemy. To nie jest tak, że to po prostu nie był dla ciebie dobry klub na start, bo to był taki klub, z którego tak naprawdę ciężko było wjechać za granicę. Paweł Kryszałowicz to zrobił, ale poza nim to rzadko komu się udawało. Było bardzo wielu starszych, doświadczonych piłkarzy, być może zbyt wielu. Środowisko takie, mimo że małe miasteczko i w teorii mogłoby być skoncentrowane na piłce, to ta drużyna, mam wrażenie, nie była zbyt skoncentrowana na piłce. Znaczy tak, no, czy to było dla mnie dobre środowisko? Ciężko powiedzieć, ja dużo też wyniosłem od zawodników, tak? Ja w pokoju byłem z Pawłem Kryszałowiczem przez większość, jak on był we Wronkach, więc tutaj zawsze rozmawialiśmy, zawsze mnie tam uczulał na pewne rzeczy. Powiem tak szczerze, że w tamtym wieku niewiele do mnie tak szczerze docierało, tak po czasie. Jacek Dębiński. Puszczałeś jednym uchem, drugim wypuszczałeś. Znaczy tak, no mówię, to on będzie mój, a tutaj już tutaj zaraz zwojuję, zaraz mnie tutaj nie będzie i w tą stronę tak gdzieś, no bo powiem tobie tak, no wszystko też łatwo przychodziło, tak? Gdzieś byłeś młody i to szybko się napędzało, że ja się w pewnym momencie w ogóle nie obejrzałem, a już byłem w Legii. Mhm. Tak? I to też po swoich epizodach jakiś tam, bo po epizodzie gdzieś tam trafiłem do Legii. Po epizodzie, ale wyrzucono się z przygotowania Miki, tak? No tak. Bo piłeś alkohol podczas przygotowań. Tak, piliśmy piwo. I tak. Maciej Skorża cię wyrzucił? Tak. No. Możesz powiedzieć coś więcej? Znaczy, no, siedzieliśmy w pokoju po prostu po ciszy nocnej i trener chciał mnie po prostu, znaczy mnie, no w kilku siedzieliśmy, nie będę sprzedawał, bo nie jestem z tych osób, które sprzedają, więc chociaż to i tak jest po latach, to i tak to wiadomo, ale siedzieliśmy w pokoju, trener wszedł do pokoju, nie do mojego, bo nie byłem swoim i ostatni zostałem niefartownie. I trener wszedł i tam ja zostawiłem to piwo, wyszedłem szybko do pokoju, a trener jeszcze tam coś mówi, no Bury, coś tam tutaj zostawiłeś, ja mówię, to nie moje, i taka tam po prostu gadka. No i rano na śniadaniu, po śniadaniu zbiórka, no i tam trener oznajmił, że muszę opuścić obóz. I no tyle, no, na swój koszt i w ogóle, no i wróciłem. I powiem tak, no wróciłem, miesiąc potrenowałem z rezerwami, półtorej miesiąca i przeszedłem do Legii, więc no to z drugiej strony, może gdybym tego nie zrobił, się? Znaczy, gdybym tego może nie zrobił, to nigdy też bym nie był w Legii. No tak, no w kolejnym sezonie. Tak samo jak powiedziałeś właśnie, że 23 wtedy z Wronek ciężko było odejść gdzieś w ogóle, tak wiesz. Zwłaszcza, że oni we Wronkach wiązali ze mną bardzo, bardzo dużo, tak? No jeśli w wieku 19 lat nie sprzedali mnie za 2 miliony euro do Malagi, no to wiązali ze mną... Potem żałowali. No to, oczywiście, że tak, ale i tak jeszcze coś tam zarobili. Do Legii to też był duży transfer, z tego co pamiętam, 650 tysięcy euro, więc tak. Jak na polskie warunki, to do dzisiaj byłaby duża transakcja, bo te... No to słuchaj, przy tej inflacji i przy tym wszystkim, co teraz jest, to wiesz, to... Tak, to było trochę warte, ale... To był taki moment w tej karierze, że w ogóle wstyd ci było po tej sytuacji na obozie, czy miałeś na to wywalone? Nie, powiem tobie, że się męczyłem. Wstyd miałem. No, był wstyd, źle się z tym czułem, tak? Że coś takiego zrobiłem i powiem szczerze, że miałem takie myśli, że nie wiedziałem, jak to się potoczy, tak? No wyszło fajnie, bo wszedłem do Legii, zrobiliśmy Mistrzostwo Polski, ale w tamtym momencie, jak wiesz, wracałem, czy jechaliśmy na trening taksówką i wiesz, i w radiu RMF FM-ie, że reprezentant Polski został usunięty z obozu, no to powiem tobie, że nawet łzy mi leciały tak ze smutku, z głupoty, że coś takiego zrobiłem, tak?
A się zrewanżował właśnie bramką od razu, jak przeciwko Amice zagrałeś. Tak, zrewanżowałem się bramką, a tym samym w 60 minucie zszedłem, bo ciemno mi się przed oczami zrobiło. Chyba zbyt duże emocje. Aha. Ja też miałem problem kardiologiczny. Gdzieś tam tętno mi skakało do bardzo wysokich wartości i gdzieś chyba emocje, to wszystko. I w 60 minucie musiałem zejść, bo mówię, już nie dam rady. Ciemno przed oczami, serduchowali, jak to ja myślałem, że padnę. Nie? Gdzieś tam potem badania robiliśmy i wyszło, że gdzieś to jest na tle nerwowym gdzieś. No dobrze, telefon, halo. Halo, halo, witam. 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 Cześć, Igor z tej strony, z Warszawy. Chciałbym zapytać Martina o najładniejszą bramkę, jaką strzelił w karierze. Najładniejsza? To wiesz co, najładniejsza to była chyba w Legionowi, jak grałem przeciwko Olimpii Zambrów. Co jest bardzo dziwne, ale spoza połowy bramka... Taka chyba jedna z niewielu, które mi takie, które są zza połowy i to jedna z. To jest chyba taka najładniejsza bramka, mi się wydaje. No. Tych bramek za dużo też nie strzeliłem, bo ja zawsze byłem takim altruistą, można powiedzieć, i wolałem dogrywać. Mnie zawsze cieszyło dogrywanie gdzieś sam na sam, żeby podać, gdzieś wyłożyć piłkę. Też zawsze menadżerowie do mnie mieli pretensje, że nie jestem samolubny, no bo nie robisz tych liczb, czy musisz się bardziej na sobie skupić. Miałeś młotek w nodze. Młotek miałem nie, ale strzeliłem 15 bramek w Ekstraklasie, no to nie jest jakaś powalająca liczba na to coś. To nie jest. Więc... To ja bym, że może mieć więcej. Ja bym chciał tylko powiedzieć, że najładniejsza twoja bramka to była Odra Wodzisław, Legia Warszawa, 93 chyba minuta na 2-1 z Abdostyka. To była bramka bardzo ładna, ale też bramka dająca dużo emocji, tak? Bo to był też ciężki mecz na Włodzisławiu, tak, na błocie, jeszcze śnieg, tak, i gdzieś waliliśmy głową w mur i wtedy Czarek Kucharski, pamiętam, zgrał mi piłkę przez 16, gdzieś w polu karnej, 16 metr. I z takiego półwoleja się złożyłem. No, nie z półwoleja, z woleja chyba. Z taki bokiem. Nie, z półwoleja, to było z półwoleja. Z półwoleja, tak. Na takim zamarzniętym boisku. I to była twoja najpiękniejsza bramka, bo wiele twoich bramek nie widziałem, ale ta była najładniejsza. Tak, nawet sobie potem po czasie, gdzieś po sezonie mówiliśmy, że ten mecz to była taka trampolina do Mistrzostwa Polski wtedy. Dokładnie. W Zegre. Dokładnie tak. Pozdrawiam was serdecznie, wszystkiego dobrego życzę. Pozdrawiamy. No bo ty w Legii miałeś dość łatwe wejście, bo z miejsca zostałeś podstawowym zawodnikiem, wy zdobyliście Mistrzostwo Polski, strzeliłeś tam w tym sezonie 5 goli. W ogóle nie wiem, czy wiesz, ale byłeś ostatnim piłkarzem w Legii, który grał z numerem 10. Wiem, jest mi to przypominane. Przypomina mi to Robert Jadczak zawsze, jak gdzieś się widujemy. Były legionista, zawsze mi to mówi. Gdzieś tam, bo też jeżdżę na turnieje do niego, on organizuje turnieje. Ostatnio byłem w Żurominie, wcześniej w styczniu, luty w Ciechanowie i zawsze jak reklamuje turniej, to mówi, że ostatnia dycha w Legii. No ciężki numer i myślę, że jak na Legię, ale myślę, że Kaziowi Dejnie się należał jak najbardziej, że tutaj to nie ma bez dwóch zdania, tam nawet nie pasowałem do tego. Ale wiesz co, ja tu uważam, że ta decyzja, żeby zaszedł ten numer, to nie do końca jest dobra. Ja uważam, że to jest numer, który w historii futbolu tak wiele znaczy, że przekazywanie go kolejnym zawodnikom też ma swój wymiar. Nigdy nie wiadomo, bo może być ktoś jeszcze, kto będzie lepszy, tak? No nie wiadomo, wiesz, no na tej zasadzie. No ale no, tak postanowiono. Było tutaj kilka fajnych dziesiątek, nie mówię o tobie w historii Legii, ale Dariusz Dziekanowski, Wojtek Kowalczyk, tak. No było kilku zawodników, którzy nosili ten numer i nie było z tego powodu wstydu. No, to się z tobą zgodzę. No niestety tak podjęto taką decyzję i tyle. A w Barcelonie teraz Robert Lewandowski jak przejdzie, Dycha będzie? Nie, chodzi mi o to, że jak pójdzie do swojej szafki na stadionie, to będzie miał wypisane na szafce wszystkich zawodników, którzy grali przed nim z dziewiątką. To też fajne robi wrażenie. Przychodzisz do szatni i masz na przykład dziesiątkę, widzisz Messi, Ronaldinho, Maradona. Tak. Ale to jest bardzo fajne też tak z punktu psychologicznego dla każdego zawodnika, że przychodzisz do klubu właśnie, to nie mówisz nawet o Barcelonie, ale czy nawet do Legii i coś takiego, to zawsze dla zawodnika działa motywująco, tak? Motywująco, żeby gdzieś tam się zapisać w tej historii. No, a teraz wracając do tego, co ty mówisz, że początki miałem łatwe. Wiesz, trenerem był wtedy Jacek Zieliński na początku, jak ja przechodziłem. Bo przez 3 kolejki, potem przyszedł Darek Wdowczyk. Gdzieś tak widziałem, że podpasowałem
trenerowi Wdowczykowi i no nie było też ciężko, ale też musiałem wypracować, tak? U trenera Wdowczyka ciężko się też pracowało, trenowało, czy to w mikrocyklu startowym, ale a na obozie tym bardziej. Ale widziałem, że gdzieś ma pomysł na mnie. Nie, przy tym zagrałeś poza jednym meczem, to wszystkie w pierwszym składzie. Tak. Raz tylko wszedłeś z ławki. Dopiero w następnym sezonie się rozpadłem, można powiedzieć. A dlaczego jest tak, że się rozpadałeś w drugim sezonie często? Bo mi to ostatnio powiedziałeś, że ty pierwsze sezony zawsze miałeś dobre. Słuchaj, ja z pierwszej sezony, to no tak jak rozmawialiśmy, ja przyszedłem do Legii Mistrzostwo Polski w pierwszym sezonie. Przyszedłem do Jagiellonii, Puchar Polski, pierwszy raz europejskie puchary. Tak, w 2010 roku pojechałem do Bułgarii, pierwszy raz Puchar Bułgarii Czarnomorze zdobyło, więc zawsze ten pierwszy rok był, czy pół roku, czy dobry. Potem nie wiem, gdzie to gdzieś następowało, może gdzieś mentalnie u mnie, że myślałem, że... Zapewnie się czułeś. Zapewnie się może gdzieś czułem i gdzieś tutaj spadałem, ale mówię, no w Legii było tak, że ja złapałem kontuzję, przepuklinę, dysk mi po prostu wypadł, gdzieś tam graliśmy z Górnikiem u siebie w przerwie meczu. Siedzę sobie i trener Wdowczyk mówi, panowie, dajemy na drugą połowę, a ja, panowie, ale ja nie mogę wstać, nie? I wiesz, siedziałem tak jak ty z tą rwą kulszową, jak ostatnio cię widziałem, tak samo ja. Ja z dyskiem nie mogłem się ruszyć. Wtedy też mi pomógł właśnie Marek Jóźwiak tutaj, pomógł mi z rehabilitacją, znalazł mi naprawdę rewelacyjnych ludzi, którzy mnie wyciągnęli, bo pierwsze diagnozy były takie, że mogłem skończyć operacja, i 50-50, że albo czucie w nogach, albo brak. To są takie bardzo niefajne sytuacje, jak się słyszysz takie coś od lekarza. Przestraszyłeś się, że nawet tak, nie i wtedy, tyle, że nie będziesz grał, ale że wylądujesz na wózku? Tak, no. Miałem to w głowie, ale wtedy super Marek Jóźwiak się zachował. Pomógł mi właśnie znaleźć tutaj na Królewskiej, to wtedy było. I od rana do wieczora po prostu zasuwałem, żeby tylko nie było skalpu. No dobrze, odbierzmy kolejny telefon. Halo? A nie, przepraszam, nie mamy w tym momencie telefonu. Macie numer na ekranie, więc dzwońcie do nas. Mimo wszystko, jeśli Legia kupuje zawodnika za 650 tysięcy euro, a on potem odchodzi do Norrköping, jakkolwiek byś zachwalał ten klub i mówił o nim, że jest utytułowany w Szwecji, no to znaczy, że coś poszło nie tak. Z tym transferem to było już za trenera Urbana. Ja wtedy nie grałem zbyt dużo. Był Piotrek Giza, który grał na moim miejscu, chociaż ja nigdy nie uważałem się dziesiątką, a bardziej wolałem grać na ósemce, gdzieś na środku pomocy. No ale dobrze. I pojechaliśmy na obóz, po jesieni pojechaliśmy na obóz bodajże do Hiszpanii, czy jakoś tak. I na tym obozie bardzo dobrze wyglądałem. Wróciliśmy. Aha, i ja w międzyczasie poleciałem na testy. Poleciałem na testy, tam na 3-4 dni, na 3 dni testów chyba to było do Szwecji. No od razu od ręki mnie chcieli, a też de facto na tym obozie w Hiszpanii bardzo dobrze wyglądałem. Ale testy były fajne, dogadałem się po prostu już ze Szwedami. Powiedziałem, no okej, no to się przychodzę tutaj, pomogę wam tutaj w walce o puchary. Dogadaliśmy się finansowo, wróciłem na ten, wszystko poinformowałem, wracamy do Warszawy, a trener Urban mnie bierze na ten, mówi, chodź tutaj w samolocie i mówi, Bury, ja chcę, żebyś ty został. No a ja mówię trenerze, no ja już się dogadałem, ja już powiedziałem słowo, że tam pójdę, no i tak też doszło do tego transferu, bo mogłem też to wywrócić i powiedzieć, że zostaję, no bo powiem tobie, że naprawdę na obozie graliśmy sparingi tam z hiszpańskimi zespołami i bardzo dobrze się czułem, bardzo dobrze wyglądałem. Samo to, że trener Urban właśnie, wiesz... No to dlaczego? No już wcześniej poleciałem na testy, dogadałem się. No dobra, się. No ale mogłeś zostać w Legii i nie wolałeś tego rozwiązania? Wiesz co, też miałem przedstawione to, bo to wtedy menadżerem był Patrick Merck z Bogdanem Maślanką. Też mieliśmy plan na moją karierę dalszą, tak? Co mi się podobało, bo ktoś w końcu miał plan na to, co będzie za 2-3 lata. A nie tylko tu i teraz. I gdzieś ten plan był taki, żebym pograł 1,5 roku, 2 lata w Szwecji i poszedł do Holandii. Bo to była taka droga ze Szwecji Holandia, z Holandii na wyspy, tak? Gdzieś... No to sobie można wszystko tak rozpisać. Nie, ale... ja wiem. No wiadomo, że w moim przypadku tak nie poszło. Tak? Ale mi się to też podobało, że jest taki plan. Ale to jest plan Legia Warszawa, Anglia. Wiesz co, to nie było wtedy takie oczywiste, nie? No. To nie było takie oczywiste. Też nie brałem. Nie, z Polski tak nie wjeżdżali zawodnicy, tak wiesz, aż tak gdzieś tam na wyspę. No, mało było po Polaków, którzy wyjechali. No, Świrek był przez chwilę. Piotrek Świerczewski, tak.
No tak, chodzi mi o to, że nakreślić sobie plan, że przez Norwegię trafisz do Holandii, a przez Holandię do Anglii, no to papier wszystko przyjmie. Papier, ale wiesz co, ale tam takie, tak było, tak po prostu tak zawodnicy przechodzili, było dużo, dużo łatwiej i taką drogę mieli obraną. Łatwiej się brało na wyspy czy do Holandii zawodników ze Szwecji, bo oni byli ukształtowani taktycznie, wiadomo było, że to nie są jacyś tam, nie wiem... A rzeczywiście tam zaczęto cię kształtować taktycznie? Taktycznie? Nie, już wiesz co, nie, no taktykę już mieliśmy za trenera Majewskiego, w Legii też już było to ten, ale tam jeśli chodzi właśnie o taktykę i o pracę, no bo też o tą pracę, o to właśnie, o czym ci mówiłem, o ciężkiej pracy, o robocie. W Szwecji na przykład po meczu nie było rozruchów. 20 minut, pół godziny truchtu i basen. Tam było bieganie po 45 minut ciągłego i potem na siłownię szedłeś dzień po meczu i normalnie trzeba było ciężary na 80% maksymalnego ciężaru, który podniosłeś, robić sobie serię i pracować, tak? No. No dobrze, telefon, halo. Halo, słuchajcie mnie? Tak, witamy. Witam Krzysiek, witam Marcin. Marcin, miał ciebie z takim jednym pytankiem. Chciałem cię zapytać o twój czas pracy w Pogoni Siedlce jako dyrektor sportowy. Jak go wspominasz, czy gdzieś po tej swojej karierze piłkarza widzisz siebie w tej roli dalej, może troszeczkę na wyższym poziomie? Jak wspominam, znaczy dla mnie to było coś nowego. Jadąc tam, był to fajny projekt. Miał być 3-letni, niestety się nie udało. Coś, co od drugiej strony też zobaczyłem, jak wygląda piłka nożna od drugiej strony i są to na pewno... Okres transferowy, no to jest ciężki czas, bo ja, powiem szczerze, wypijałem po 8-10 espresso dziennie i musiałem być cały czas pod telefonem, cały czas dzwonić, jeździć. Jeździłem po 500 kilometrów w jedną stronę oglądać zawodnika, tak, no bo scoutingu takowego nie mieliśmy i podjąć decyzję, czy wziąć tego zawodnika, czy nie, więc ciężki okres, ciężka praca. Myślę, że niektórzy sobie myślą, że praca dyrektora sportowego to jest kawka, telefon i siedzenie przy biurku, niestety nie. No bo nie każdy telefonu odbiera. No nie każdy telefonu, też... to się zgadza. Ale miło wspominam ten okres. Dużo mi też dał, jeśli chodzi o takie doświadczenie, mówię, od drugiej strony, od rozmów z agentami, z zawodnikami gdzieś. Przecież ja zawsze starałem się być wsparciem dla zawodników i gdzieś z nimi rozmawiałem. Nawet prowadziłem treningi w Siedlcach gdzieś dla młodszych zawodników, więc mówię, no ja dużo robiłem, z tym, że nawet na koniec jeszcze przejąłem zespół rezerw już gdzieś tam przed samym odejściem na 2 miesiące. Jasne. Dziękuję ci bardzo. Życzę wam miłego wieczoru. Dziękujemy. Dzięki. Bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Dobrze. No słuchaj, Legia Warszawa, transfer do Norrköping. Trochę zniknąłeś z radarów. O reprezentacji Polski mogłeś już zapomnieć. Z perspektywy czasu to nie wydaje ci się mrzonką, ta cała nakreślona droga na mapie, skąd dokąd? Dzisiaj byś postąpił tak samo? Wiesz co, to też, czy tak samo? Ciężko, myślę, że tak. W tamtym momencie, wiesz, to był tamten moment. A to były pieniądze, które były porównywalne do tego, co płacą dać w Legii? Ja nie miałem jakichś aż ogromnych pieniędzy w Legii, tak wiesz, to też nie były jakieś, wiesz, horrendalne sumy. Wiem, że w Krakowie, w Wiśle chłopacy, którzy z Wronek przyjdą, no, zarabiali większe pieniądze, tak? Ja gdzieś tam musiałem z boiska też dużo podnieść z kontraktu, ale w Szwecji podobne. Powiem tobie, że podobne, tam troszeczkę inne rozliczenie, bo gdzieś za podpis pieniądze mniejsza suma bazowa, ale to też nie o pieniądze chodziło, a bardziej o to, żeby grać, tak? Gdzieś tam pojechałem, widziałem, że mnie chcą, tak? Że i z trenerem, chociaż przyjechałem, trener od razu na obiad z trenerem, a trener tak spojrzał na mnie i mówi: jakiś ty mały jesteś, że taki, no przyjechałem, no ja ważyłem, nie wiem, ile, 70, może 7 kilo, 76 przy swoim tym. Ja wyjeżdżając ze Szwecji, 84 kilo ważyłem, jak jechałem do Charkowa. No. No tak. I to nie była tkanka tłuszczowa. Nie była tkanka tłuszczowa. No, dzisiaj już jesteś zupełnie innym zawodnikiem niż tym, który był w swoim topie. I pytanie, czy te mięśnie by ci pomogły wtedy, tak uważasz? Bo ty byłeś takim zawodnikiem też, znaczy, z fajnym, szybkim balansem i tak dalej. Tak. Więc, mogłoby to gdzieś ten, chociaż mogłoby mi też pomóc w zabezpieczeniu się przed urazami, przed kontuzjami. Tak? Ja bardzo dużo kręciłem stawów skokowych, to była moja w ogóle
No porażka taka, można powiedzieć, i zmora, bo jak sobie tak sprawdziłem nawet na 10 minut, to ja w każdej rundzie gdzieś zawsze nie było mnie na 3-4 mecze, gdzieś wypadałem z powodu albo stawu skokowego, albo naderwana dwójka. Więc dużo, dużo tych kontuzji takich właśnie. A uważam, że to jest typowa prewencja. Na dzień dzisiejszy wiem, co to jest prewencja. Wtedy nie wiedziałem, co to znaczy prewencja. Wtedy tylko z policją się kojarzyło. No, tak. Dobrze, kolejny telefon. Halo? Halo? Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć Stano, cześć Marcin. Cześć. Janek ze Skarżyska z tej strony. Cześć, witamy. Dobra, powiedz Marcin, do współczesnych pomocników topu Ekstraklasy, do kogo mógłbyś się najbardziej upodobnić? O, ciężko mi powiedzieć, powiem tobie. W ogóle ci dzisiejsi pomocnicy, no to jest bardziej, wiesz, no to jest, są bardziej fizyczni, można powiedzieć, tak? Gdzieś ta piłka poszła w szybszą stronę i tak się nie porównam się na dzień dzisiejszy do kogoś. Nawet nie widzę się, z kim mógł się porównać. Nie ze względu, że byłem tak dobry czy coś, bo to w ogóle nie w tą stronę chodzi, tylko że inna specyfika gry, bo musimy sobie też powiedzieć, że 20 lat temu grało się zupełnie inaczej, tak? Zupełnie inaczej się też trenowało, więc nie mam takiego, że powiem, o, tutaj widzę siebie i ten, to nie. Aha, czyli nie jesteś w stanie siebie określić, tak? Może nie jeden do jednego, tylko w przybliżeniu do którego, powiedzmy, zawodnika środka, tak? Nie, choćbym chciał gdzieś tam sobie, wiesz, ale nie chcę naciągać też, że do kogoś jestem stylem gry, czy ktoś stylem gry przypomina moją grę. No nie, przykro mi, ale nie odpowiem ci, wiesz, no nie dam ci przykładu, tak? A powiedz mi, jeśli miałbym cię tak numerować, gadając przy stole o tobie, to jesteś zawodnikiem bardziej piątką, szóstką czy ósemką? Ja zawsze czułem się ósemką, tak? Gdzieś byłem próbowany na dziesiątce. Ja bardzo lubiłem grać przy systemie 4-4-2. I to był mój najbardziej ulubiony system. Ja w Legii tak graliśmy za trenera Wdowczyka, ja z Łukaszem Surmą w środku, czy z Wuko, czy się mieszaliśmy, a z przodu grał Piotrek Włodarczyk z Dawidem Janczykiem, czy Marcin Chmiec był przez chwilę, czy Gottwald, więc mieliśmy i ty na tych 12... Gottwald, ale trupa odkopałeś. No ale no słuchaj, no z chłopakami się grało, no. Więc mówię, no, więc bardziej 8, tak? Ten system 4-3-3, gdzie była ta dziesiątka i gdzieś mnie przesunięto wyżej, i uważam, że nie było to dla mnie po prostu z tym, żebym mógł się rozwijać i iść do przodu, bo czułem się bardziej takim zawodnikiem, który wolał wziąć piłkę od obrońców i kreować, tak? Bardziej grać przodem do bramki przeciwnika niż tyłem. Czyli ogólnie, jeśli chodzi, nie byłeś takim typowym pomocnikiem długodystansowym, który gra linia, tak jak, nie wiem, pierwszy, kto mi przychodzi na myśl, to nie wiem, Mikael Essien, Yaya Touré, tak? To nie. To nie z tych zawodników. Nie z tych zawodników, okej. Okay. Powiedz, chciałbym łyżkę dziegciu do tego cukru dołożyć, do tego miodu. Kulturalnie, którego z trenerów swojej kariery mógłbyś tutaj... powiedzmy, grzecznie skrytykować, który, nie wiem, najmniej wykorzystał swój potencjał, bądź ewentualnie go zatrzymał? Mogę tak to powiedzieć. Może Maciej Skorża się na mnie obrazi i co może będzie szokiem, bo u Macieja Skorży byłem w Akademii Wronek i potem w pierwszym zespole. I zapadło mi to, że zawsze miał do mnie pretensje, że Bury, ty jesteś za bardzo nonszalancki. A ja uważam, że przez tą nonszalancję właśnie, przez to, że gdzieś prowokowałem, czułem luz na boisku, tak? I w pewnym momencie on mi to cały czas do głowy nakręcał, że nie graj nonszalancko, zbyt nonszalancko, zbyt nonszalancko, i ja zacząłem kalkulować. Co w piłce nożnej jest zabójstwem, tak? Nie możesz kalkulować, bo piłka nożna tak szybko się toczy na boisku, gra, że nie ma kalkulacji, tylko musisz być po prostu sobą, tak? Ja zacząłem kalkulować i myślę, że tutaj nie mam pretensji do trenera. No, trener miał swój styl, chciał grać tak zespół, nie miało być nonszalancji. Chciał zachować pracę po prostu. Tak, miała być taktyka, miała być jakoś ten i tutaj tak, ale ja nie mam jakichś tam większych pretensji, po prostu to mi zapadło gdzieś w głowie. Jedno, moje ostatnie już pytanie, bo nie chcę linii zatrzymywać. Jedno z bardziej oklepanych pytań. Marcin, gdzie cię widzimy za 2-3 lata? Jako kogo? W piłce? Być może będziesz anonimowy w życiu takim sportowym, może tak to nazwijmy.
Wiesz co, no nie wiem, weszło KTS za 2-3 lata. Za stary już będziesz. No właśnie mówię, słuchaj, no ale wiesz, przy takim prowadzeniu... Krzysiu, może dyrektor sportowy, może coś wtedy. Dyrektor na razie jest sportowy, dyrektor Zalewski, więc tutaj nie ma ten. Zobaczymy, powiem tobie, nie wiem, na pewno chciałbym być gdzieś przy piłce, czy to będzie weszło, czy to będzie inny klub, zobaczymy. Mówię, no ciężko tutaj zaplanować, ale chciałbym być przyjemnicy. Też mam skończony kurs UEFA gdzieś tutaj trenerski. Na razie mnie do tej trenerki tak aż bardzo nie ciągnie, jeśli chodzi o seniorów, ale wszystko myślę może się zmienić, jak to w życiu. No dobrze, dzięki za tutaj odpowiedź, za poświęcony czas. Dobrego wieczoru do was, panowie. Dzięki wzajemnie. Dzięki, pozdrawiam. Odnoczę, pięknie zaczęłaś tak naprawdę twoja tułaczka po świecie. Potem wylądowałeś w Charkowie. Niedawno mówiłeś, że byłeś w szoku, jak widziałeś urywki telewizyjne, gdzie te rakiety lądowały w na miejscu, w którym mieszkałeś. Mhm. No 150 metrów na Czerniszewskiej. Mhm. Tak, Czerniszewskiej. No to opowiedz sobie. Nie, no, ale o Charkowie mówisz tak. o graniu? O Metaliście, o Ukrainie. Jak ty w ogóle tam trafiłeś? Bo to nie był popularny kierunek wtedy. No nie był popularny kierunek. Nie wiem, czy w Polsce tak aż Metalista znano, bo grali w półfinale Ligi Europy już wtedy, więc Szachtar był mocniejszy. Gdzieś wtedy Szachtar wygrał Ligę Europy. Metalist był w półfinale, więc był to zosły. No, zawsze w Polsce to wiadomo, jak to się myślało, że to Ukraina, że ten, ale jak ja tam pojechałem, no to zawodnicy naprawdę na bardzo wysokim poziomie, tak? Gdzieś jeśli chodzi o jakieś tam warunki finansowe, kontraktowe, no to po prostu przepaść, nie? To był mój najlepszy, jeśli chodzi o finansowy kontrakt i tutaj bez dwóch zdań. Gdzieś tam nie wykorzystałem też swojej szansy, jak to... Czego zabrakło? Wytrwałości takiej, żeby pokazać trenerowi, że ja tu zostanę i wywalczę. De facto znalazłem się w Charkowie też przez taki, no, można powiedzieć, przypadek, bo ich najlepszy zawodnik, byli na obozie w Turcji, ich najlepszy zawodnik, Sergiej Rikun, jak sobie wpiszesz i zobaczysz, no to chłop ważył wtedy z 96, może 98 kilo, około stówki, środkowy pomocnik, technika nienaganna, w ogóle... Czekaj, wiesz, Sergiej Rikun? Tak. I wypadł z okna, z balkonu, z pierwszego piętra i się połamał. A wypadł, czy ty go zrzuciłeś? Nie, bo mnie nie było jeszcze wtedy, oni byli na obozie. Okay. Ja byłem jeszcze wtedy w Szwecji, no i szukali środkowych pomocników. No i wzięli dwóch, wzięli mnie i wzięli Jarmolenkę chyba wtedy, tak mi się... No nie Jarmolenkę, zapomniałem jak nazwisko, ma dwóch takich braci było. No i w dwójkę przyszliśmy, no i graliśmy na przemian, na ten, ale jak wrócił Rykun, to już siedliśmy na dobre, więc tam nawet bez opcji. No taka, można powiedzieć, legenda, tak? Zrobił sobie przerwę, wyskoczył z balkonu. Sam wypadł. No wypadł, no tam gdzieś podobno nad ranem go znaleźli w krzakach, tak? Więc no takie sytuacje. I to było też to, że ja gdzieś trafiłem do Charkowa. Wtedy Grzesiek Bednarz zadzwonił, czy nie chciałby. My wtedy spadliśmy z Norrköping niestety do drugiej ligi. I tak jak właśnie mówisz, te planowanie, można planować, a w życiu wychodzi jak wychodzi. No mówię, no kurde, jest szansa gdzieś być w zespole, który gra w europejskich pucharach, tak? Czy Ligi Ukraińskiej. Ja też na początku mówię, Liga Ukraińska, tak? A pojechałem tam, słuchaj, to co jest teraz na Legii, LTC, to w 2009 to była normalka na Ukrainie. Tam daleko, daleko w Charkowie. Mhm. Czyli jechałeś myśląc, że to będzie totalne zacofanie i ojzu, gdzie się jechałem przez miasto. Jechałeś dla kasy? Tak. A okazało się, że można jeszcze sportowo się Sportowo pociągnąć. Się jeszcze rozwinąć i jeszcze wskoczyć na ten taki, wiesz, wyższy poziom, nie? Oczywiście, jak jechałem przez Ukrainę, czy tam przyjechałem w Charkowie, no to wiesz, no te taksówki, te autobusy gdzieś z butlami gazowymi, gdzieś tam, wiesz, na dachu i w ogóle, ja mówię, to wszystko takie było ten, ale jedziesz na bazę, to inny świat. Inny świat. Wiesz, normalny hotel, siłownia, basen, 3-4 boiska, boisko piaszczyste, sztuczna trawa, każdy swój pokój i to wszystko nowe, nowy kompleks po prostu, w 2009 roku. Nie? Jak się zapytano, z którym trenerem miałeś problem, to byłem pewny, że jednak powiesz o Stefanie Majewskim, no bo to są wręcz legendarne starcia pomiędzy drużyną wówczasami Kiwronki a tym trenerem. Tak, nie, no to Stefan, no też trener Majewski. No gdzieś tam też mi zapadł w pamięci.
opcją tego, że nawet gdzieś no, mnie tam można powiedzieć lekko kasował, tak? Bo gdzieś graliśmy mecz z GKS-em Katowice u siebie. Ja nie grałem na swojej pozycji, bo grałem na lewym skrzydle. Strzeliłem bramkę na 1-0, chyba ten mecz nawet wygraliśmy 1 albo 2-0. Schodzę chyba w 60 minucie, a w następnym meczu w ogóle nie wchodzę. I wiesz, nie wiedziałem, o co chodzi, tak? Mhm. Zagrałem, okej, mecz, strzeliłem bramkę i ten, i nie wchodzę. I to mieliśmy takich różnych konfliktów. No trener Majewski no, nie był łatwą osobą, jeśli chodzi o... Był bardzo wymagający, o tak to nazwijmy. A o co chodziło z chipsami? Nie, to była pomyłka. Ja chipsów nie lubię. Mhm. Mogła być, nie wiem, Coca-Cola, mogło być coś słodkiego, bardziej w tą stronę, ale chipsów nie było, więc może ten, no nie lubił, jak my, a gdzieś to wcześniejsze przyzwyczajenia, że gdzieś się jechało na mecz, to jakaś Coca-Cola, czy coś tutaj do picia, tak, no. Ale powiedzmy sobie szczerze, no, wy byliście specyficzną grupą piłkarzy, bo wy na imprezach klubowych śpiewaliście Stefan, na, nie jest to przyjemne, gdy drużyna śpiewa o tobie obraźliwe piosenki. No to tak, jeszcze jedna była, z tego co pamiętam, mamy lidera, ale nie mamy trenera też. Tak, no to powiem szczerze, to wtedy wydało się śmieszne, teraz to się wydaje trochę takie przykre i nie powinno do tego w ogóle dochodzić, tak? No bo to też dochodziło do jego uszu. Tak, no wiemy, no bo był asystent, siedział z przodu, nie? No to przeproś, jak chcesz. No tutaj po prostu, no tak to po prostu funkcjonowało, no niestety. No dobra, ale wyjaśnijmy, bo być może ludzie nie będą wierzyć. Wy w obecności trenera w autokarze śpiewaliście, że macie lidera, ale nie macie trenera. No, znaczy chyba wtedy trenera Majskiego nie było. Nie? Tylko asystent? A tylko asystent był, tak. Mhm. No, ktoś to zanucił, ktoś to zatonował. No mieliśmy taką, no, specyficzna grupa była tak naprawdę, więc mówię. No. tak było, no i tego się nie wyprę i cała ta grupa się nie wyprze. No. A dzisiaj, jak byłeś dyrektorem sportowym, byś się dowiedział, że masz trenera, którego piłkarze nie lubią i śpiewają o nim takie i inne piosenki, to zwolniłbyś trenera, czy wstrząsnąłbyś zespołem? Na początku wstrząsnął zespołem. Trener musi, ja uważam, że trener to jest w ogóle 50%, jak nie 60% wyników zespołu. Tak? Dobry trener, który umie zarządzać zasobami ludzkimi, tak? Bo to o to chodzi. Tak? Mhm. No całą taktykę, wszystko okej, okay, fajnie, ale no musisz umieć zarządzać tymi 23, 25 ludźmi i wtedy też nie będzie takiego pożaru i buntów w zespole, jak jesteś w tym dobry. Tak. A ty też trochę dorastałeś w tej piłce, widząc, jak starsi zawodnicy lekceważą trenerów. To też musiało na ciebie oddziaływać, że ty też nie miałeś specjalnego respektu do nich. Jakiś tak autorytetu jakiegoś takiego, wiesz, żeby tutaj... Chociaż ja zawsze szanuję ludzi, tak? Gdzieś tutaj zawsze ten, ale no to mówię, no to są te takie były rzeczy, no czy ten alkohol, tak, te piwa po meczu, czy wiesz, no to czy nawet jakieś mocniejsze trunki, bo nie ma co się oszukiwać, tak, że tak było, czy brak takich, no to takie po prostu, tak to wtedy funkcjonowało, tak. Mhm. A gdybyś miał samemu sobie, młodemu, dać radę, co zrobić inaczej, to co byś w pierwszej kolejności powiedział? W jakimś, odciąć się, tak, odciąć się od pewnych rzeczy, tylko że wiesz, odcinając się, nie będziesz akceptowany przez grupę, I wiesz, i ta grupa cię może szybko, wiesz, gdzieś tutaj możesz się spakować do kieszeni i możesz, wiesz, możesz dalej już w ogóle nie funkcjonować w grupie, tak? No, piłka nożna to jest, wiesz, zespół piłkarski to jest specyficzne środowisko. Mhm. No to byś się odciął, czy byś dbał o relacje z grupą? No ja tak po swoim, trzeba mieć chyba balans zachować, tak? To jest ciężko powiedzieć, czy tak. Gdzieś trzeba umieć też balansować, trzeba myśleć też o sobie, a nie tylko o grupie. No to trudny temat. Nie ma złotego środka, tak ci powiem szczerze. Nie ma czegoś takiego, że czy tak. Brakowało asertywności trochę? Tak. No w tamtym czasie na pewno. W tamtym czasie zdecydowanie bardzo długo pracowałem nad asertywnością i uważam, że teraz jest zdecydowanie lepiej. No wtedy zabrakło, tak? Wtedy, mówię, to wszystko łatwo przychodziło, gdzieś ten, wiesz, człowiek chciał być fajny, tutaj dlatego i tak, tak to się gdzieś rozmyło. Okej, telefon, halo. Cześć, Marcin Ząbek z tej strony. Cześć. I na wstępie w ogóle chciałem ci powiedzieć, że nigdy nie byłbym dobrym skautem, bo jako kibic Legii dwa razy byłem pewien, że mamy piłkarza, który potem zrobi wielką karierę,
Raz to był Marcin Burkert, raz to był Rafał Wolski, więc tak obaj wyjechali, ale że tak powiem, szału nie ma. I teraz pytanie do ciebie. Właściwie kilka pytań będę miał. Pierwsze jest takie, czy ty w tej chwili z tej kariery piłkarskiej udało ci się jakby zarobić tyle, zainwestować tyle w mądry sposób, żebyś już tak naprawdę zawodowo nie musiał nic robić, tylko mógł, jeżeli coś ci się podoba? Wiesz co, dlatego też jestem w KTS-ie, tak? Więc gdzieś nie zainwestowałem aż tak mądrze, żeby mógł sobie, wiesz, żyć z procentów i wiesz, i spokojnie sobie, nie wiem, jeździć 6 razy w roku na wakacje. Ale no mówię, no tak się to potoczyło. A drugie pytanie, bo... Nie, to było pierwsze. Pierwsze to było stwierdzenie, tak? że ty i Wolski, że tak wpadli się w oko. Tak, to było moje stwierdzenie, to nie było pytanie. Okej, okay. No to widzisz, no to ma słabe oko, no co ci mam powiedzieć. Drugie pytanie jest takie, czy jak się w swoim prime porównywałeś z Rogerem Guerreiro, z którym razem graliście, to ty uważałeś, że jesteś technicznie na podobnym poziomie, czy to jednak był gość, który był ten o głowę lepszy, że tak powiem? Czy wiesz co, byliśmy innymi typami, tak? Bo Roger lubił pojedynki 1-1 i on przyjeżdżał tutaj jako boczny pomocnik. Gdzieś później zaczął grać w środku pomocy. Ja byłem zawodnikiem, który, umówmy się, ja nigdy nie byłem mistrzem driblingu, nie kiwałem po trzech, czterech zawodników, chyba że ktoś sobie coś przypomni, to oraz na Maladze okiwałem właśnie. I może to wtedy zapadło w pamięci tym trenerowi. Ale by się władowali. Nie, ja byłem zawodnikiem, który, czy to będzie skromne, czy nieskromne, ja zawsze szybko myślałem, szybko grałem na jeden, dwa kontakty, gdzieś starałem się tą piłkę transportować do przodu, gdzieś przekazywać zawsze wyższe piętro i myślę, że tym też sobie gdzieś tam zawsze każdy gdzieś mówił, że o, gra do przodu, że ten technicznie nigdy nie miałem problemu z piłką, to też nie było ten, ale porównując się z Rogerem, myślę, że on miał, może nazwijmy to, większy luz w nodze, tak? Gdzieś zatańczył nad tą piłką, gdzieś się tutaj pobawił, ja tak bardziej chociaż tam dostałem ksywę Burinio kiedyś od Dowczyka, ale no to nie byłem takim aż Brazylijczykiem, tak? No dobra, i ostatnie już trochę bardziej odnośnie do tego, czym się trochę bardziej zajmujesz, się takim przygotowaniem fizycznym teraz. Czyli w takich sportach zespołowych, twoim zdaniem, jakie są podstawowe rzeczy, które trzeba gdzieś tam suplementować, tak? Dla takiego zawodnika na poziomie amatorskim, ale faktycznie regularnego grania, trenowania. Znaczy z suplementów, jeśli chcesz suplementować, to białko, węglowodany i kreatyna, tak? To są gdzieś tutaj, no aminokwasy, to są takie podstawowe, chociaż ja jestem gdzieś tam od suplementów, tak? No ja tyle się nauczyłem na swoim organizmie, że gdzieś wolę produkty naturalne, ale też się wspomagałem suplementami, no bo gdzieś nie ma czasu tak sobie ugotować, czy przygotować sobie posiłek po treningu w tą stronę. Więc to są takie cztery podstawowe suplementy. Okej, okay, super. Mogę jeszcze stanąć do ciebie bardzo szybkie. Takie trzy pytania, tak nie. Które już we mnie siedzą od czasu tego sporu o ustawę reprograficzną, no. Jak ona się tam nazywała. Pierwsze pytanie, czy ty uważasz, że każda kultura powinna się, że tak powiem, zwracać na wolnym rynku, tak? Wszystko powinno na siebie zarabiać, czy są wyjątki od tego? To nie jest pytanie na tak nie. Wydaje mi się, że trzeba by... To jest pytanie, do którego, jak to mówi się, trzeba siąść i się zastanowić. Więc na pewno, jakbym powiedział, że każda, to potem sam za 2 godziny, za 3 wieczorem znalazłbym wyjątek. I okazałoby się, że nie każda. Więc wybacz mi, ale... Pod taką presją czasu nie chcę udzielać takich deklaracji zero-jedynkowych. No rozumiem. Skoro nie udzieliłeś jakby pierwszej na tak, no to już kolejnych pytań nie ma, bo właśnie byłem przygotowany na to, jednak tak powiem. A co chciałeś powiedzieć, gdybym powiedział tak? Zapytać, czy domy kultury powinny być zamknięte w całej Polsce, bo generalnie w całej Polsce są nierentowne. Domy kultury? Tak. Nie, no to nierentownych, wiesz, to i filharmonie są nierentowne, i teatry, i tak dalej. No. Ja to rozumiem, natomiast czym innym jest chyba tego rodzaju działalność, a czym innym prywatna działalność jakiejś osoby, która sobie ubzdura na przykład, że jest poetą. Nie, no ja to rozumiem, tylko właśnie byłem ciekaw, jak patrzysz na
takie rzeczy, które moim zdaniem gdzieś tam w społeczności lokalnej są bardzo ważne. Myślę, że mi odpowiedziałeś. To jest jasne. Ja w ogóle ten temat ustawy reprograficznej, wiadomo, że on wraca, bo oszukali nas, bo udawali, że nic nie robią. Ja nie zbierałem podpisów, bo wydawało się, że ten temat padł i wszyscy donosili, że zakończyli pracę, a tu nagle po cichaczu okazało się, że nad tym siedzieli. No więc trzeba będzie zebrać jak najbardziej te 100 tysięcy podpisów i ja już bym je zaczął zbierać, gdyby nie fakt, że właśnie się przenosimy z jednej redakcji do drugiej i potrzebujemy stałego adresu. I jeszcze tego stałego adresu nie mam do zbierania tych list poparcia, więc jak się przeniesiemy do nowej redakcji, a będzie to za jakieś 10 dni, no to wówczas będę mógł z czymś wystartować. Jesteś dobra, jeszcze? To u mnie wszystko. Dzięki wielkie. Tak, jestem. Dzięki wielkie za możliwość i pozdrawiam. Dzięki, pozdrawiamy. Dzwońcie do nas 22 486 6556. Roger to jest taki piłkarz, który rzeczywiście na tobie wrażenie zrobił w polskiej lidze, czy był ktoś, kto go przebijał? Znaczy mi najbardziej się podobał Odzidzia. To ja tak powiem szczerze, bo to też moja pozycja gdzieś się... Ale nie grałeś z nim. Nie grałem. Mówisz o którym grałem w tamtym czasie. No był jednym z takich wyróżniających się, tak? Inny coś wniósł do naszej ligi, coś innego, tak? Mhm. Polot, taką fantazję. Wiesz, tu... Wy się lubiliście zresztą. No ja, kiedy oni przylecieli, bo oni razem z Edsonem, tak, doszli do nas do zespołu, wtedy mieliśmy bardzo fajny zespół, no to ja Rogera gdzieś tutaj, można powiedzieć, wziąłem pod skrzydło. On był rok starszy ode mnie, 82 rocznik, ale żeby się dobrze też zaklęzał. Ja zawsze lubiłem, wiedziałem jak będę się czuł, jakbym wyjechał, żeby ktoś mi pomógł w języku, coś tam kupić, gdzieś pokazać restaurację, no i ja tak się z Rogerem... skumplowaliśmy, tak? To nie, że była jakaś tam przyjaźń czy coś, ale skumplowaliśmy i gdzieś wspólne lunchy, wspólne obiady, wspólne jakieś tam wyjścia. Jeździliśmy gdzieś razem na treningi, bo on na Ursynowie mieszkał, ja na Kabatach, to go zawsze zabierałem po drodze, więc no, tutaj było... Jeszcze nie sądziłeś, że cię z Kadle wygryzie. Nie, no to ja już byłem dawno po kadrze, tak? Ja już, tak jak porozmawialiśmy, wylot do Szwecji, można powiedzieć, że przekreślił wtedy moją reprezentacyjną karierę. Mm-hmm. No jak Edson przyjechał, to też mogłeś zwątpić swoją lewą nogę. No, tutaj się zgadzam. A jeszcze był Tomek Kiełbowicz, który też rewelacyjnie bił rzuty wolne. Ale no, jak to się mówi w młodzieżowym slangu, nie mieliśmy podjazdu po prostu. To jak to na treningu wyglądało, jak ustawialiście piłki? Wiesz co, moją życiówką chyba 8 na 10, a Edson, tak szczerze, no to takie 8 na 10 to... Bez muru z 16 metra, czy coś takiego? Z murem z 16 metra, no. Z murem 8 na 10? No, to tak okay. Jak podchodzi. To dlaczego w meczach wy macie raz na 80? Ale on nie miał. No dobra, on miał 5 razy na 30. Nie. Chodzi mi o to, że nie ma piłkarzy z takimi statystykami, wiesz, że podchodzi jak do rzutu karnego z rzutu wolnego. Tak się czasami mówi, ale to jest bójta. No, ale wiesz co, ale on, no to też jest, wiesz, co innego trening, co innego mecz, no tak? To jest, wiesz, presja. W ten mur wydaje ci się, że jest bliżej, wiesz, na meczu, tak? Gdzieś, no to są różne. Bardziej mi się wydaje taki aspekt psychologiczny, tak? Że gdzieś jesteś może na treningu i walisz, strzelasz te 8 na 10. Chociaż mówię, Edson, z tego co pamiętam, to albo strzelał bramkę, albo bardzo blisko było tego, że bramka gdzieś supek, gdzieś tam bramkarz rewelacyjnie wyciągnął, tak? No bo są tacy, co strzelają albo, nie wiem, w kolana w mur, albo... Za trybuny, tak? Mm-hmm. A gdzieś tam czasami trafią z wolnego. To do kogo miałeś z tamtej Legii taki największy piłkarski szacunek? Bo tam trochę zawodników było, bo był i Łukasz Fabiański na bramce, był Radowicz, był Wukowicz, był Łatara, było bardzo wielu zawodników, którzy gdzieś tam na tej lidze odcisnęli piętno. Tak. Wiesz co, no Fabian był wtedy młody, ale my wtedy razem właśnie, znaczy wcześniej graliśmy w młodzieżowych reprezentacjach, on był 84, on jest 84 rocznik, no to on jako bramkarz, tak, bardzo duże wrażenie. Z takich zawodników z pola, myślę, że Rado, jego słynne zakosy, to wszyscy gdzieś polegali. Legli po prostu, jak chcieli mu odebrać piłkę, no to był też taki chłopak, który przyszedł i od razu było widać mega jakość. W Legii od razu zdobyłeś mistrzostwo. Czego zabrakło mi ze Wrągi, żeby tam zdobyć mistrzostwo? Bo tak jak popatrzymy po składzie tego zespołu, no to też było nieprawdopodobne. Może wydaje mi się, że presji takiej zdobycia tego mistrzostwa, nie? Jesteś w Legii, od ciebie wymaga zwycięstwa. Tak, jesteś w Legii, wiesz, że musisz.
tak? Że tutaj nie ma tutaj półśrodków i ty musisz zdobyć to mistrzostwo już przed sezonem, wiesz, i masz to zakodowane we wronkach. Trzecie miejsce, okej. Okay. Tam pierwsza piątka, premie są, wiesz, to było takie... W tą stronę uważam, że nie było takiej presji i parcia na to, żeby zdobyć to mistrzostwo, bo potencjał? Myślę, że mieliśmy nawet większy niż w pewnym momencie Legia, nie oszukując się. Tak, lepszy zespół miała Mikołomki. Tak, tak. Tylko mentalnie nie byliśmy po prostu, nie powiem nieprzygotowani. Mentalnie po prostu nie było takiej presji, żeby to mistrzostwo wyszarpać. A ty nie miałeś takiej sportowej wtedy złości w sobie, żeby trochę jakby podostrzyć te wymagania i podejście całego zespołu? No, czasami ci się zdarza, że to młodzi zawodnicy podciągają starszych. Wiesz co, tak, ale myślę, że tam było tak dobrze i tak, wiesz, że nie było takiego, ja też, wiesz, no byłem gdzieś z grupą zasymilowanych, gdzieś tutaj funkcjonowałem i to po prostu się, no było, bo było, tak, graliśmy, były puchary, było fajnie, ale nie było tego, może nie wiem, gdzieś jakby to od góry poszło, tak, że panowie, w tym sezonie gramy o mistrza, nic nas więcej nie interesuje, tylko wiesz, nie wiadomo, czy by nie było jakiegoś, wiesz, strajku, buntu i w tą stronę, tak? Okej. Okay. A jak patrzyłeś na to przez lata, jak dużą karierę, bo to była jednak duża kariera, robi Dariusz Dudka, to nie zazdrościłeś mu trochę, bo wy się trzymaliście przez lata razem, ty uchodziłeś za tego, który lepiej gra w piłkę, a on po prostu przebijał się do kolejnych lig i w reprezentacji Polski. Nie, nigdy nie zazdrościłem i nigdy nikomu nic nie zazdrościłem. A czasami zazdrość może być zdrowa, ale, może być inspirująca. Tak, ale to wiesz co, ja się cieszyłem z tego, że mój kolega z internatu, z którym się razem wychowaliśmy, robi taką karierę. Mhm. To wiesz, ja się z tego cieszyłem, że razem byliśmy, że mi się tak nie udało. Gdzieś tam może miałem jakiś taki, wiesz, żal, smutek, nie wiem, gdzieś w tą stronę. Ale nie, jakieś tam nie było jakiejś zazdrości, że coś. Bardziej w stronę tego, że się cieszyłem. No mi się po prostu no, nie udało. Różne koleje rzeczy i różne też moje wybory, bo to też i moje wybory, tak. No, kariera to jest, to są wybory, tak. Wybór tego klubu, wybór tego menadżera, czy trener cię będzie chciał, czy nie chciał, czy nie będziesz miał konfliktu z trenerem, czy już pasował trenerowi. No to jest, wiesz, to jest dużo ten. No, też ja, no mówię, gdzieś zawsze szukałem tej poduszki bezpieczeństwa, co też nie jest najlepsze, tak? Strefa komfortu to jest coś dla sportowca, co może go po prostu sportowo zabić. Nie lubiłeś rywalizacji? Czy ciężkich treningów, ciężkiej pracy, presji? Gdzieś może w jakimś momencie, tak, że gdzieś, jeśli była opcja gdzieś, gdzie można było, wiesz, spokojnie ten, to no tak było w Charkowie właśnie, że było, pół roku byłem, pojechaliśmy na obóz po obozie, trener mówi, że nie widzi mnie w tym, no to co ja pierwsze? Do menadżera i no szukamy klubu, tak, no i się zgłosiła wtedy Jagiellonia, że zamiast powiedzieć trenerowi, że ja zostaję na tą rundę i udowodnię, że jestem lepszy, nie? To w tą stronę, nie? Okej. Okay. Poprosimy o telefon, halo? Siema. 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 Siema, panowie, z Sianki dzwonię. Bury, mam pytanko do ciebie. Czy pamiętasz zgrupowanie, jak byłeś w Siance kiedyś z Amiką Wronki? W rezerwach grałeś. Pamiętam. Pamiętam. Fajna dyskoteka była, leśna przygoda, pamiętasz? Pamiętam jeszcze nawet na dyskotece się z kimś koszulką wymieniłem. To było, no, to ale chyba nie z tobą, czy z tobą? No właśnie ze mną. A masz tam koszulkę? No powiem ci, że chyba nie śledzę tam. Bo miałem potem problem z nią, bo wiesz, bo musiałem sprzęt zdać i nie miałem, nie? Co ty gadasz? Dobra, to mogę ci odesłać, jak chcesz. Nie, już teraz żartuję. Nie, poczekajcie, o co chodzi? Wy się spotkaliście przypadkiem na dyskotece, czy razem poszliście? Nie, przypadkiem. Nie, przypadkiem na dyskotece się spotkaliśmy, coś tam jakaś gadka była. I się no zamienialiście na co? Na koszulki? No. A ty w koszulce piłkarskiej poszedłeś na dyskotekę? To była, to nie była koszulka piłkarska, to była polówka, czy to była taka, wiesz... Aha. No polówka, zwykła koszulka. No, okej. Okay. Więc się wymieniliśmy koszulkami. Widzisz, jak można kulturalnie się wymienić? Na dyskotece, a nie na boisku. I wtedy jeszcze był taki piciu ze mną, kupem, legionista. Ty grałeś w rezerwach Amiki i mówi do ciebie... Bury, przyjdź, pociągniesz ten wózek, no i pociągnąłeś, bo... No i chyba po miesiącu przyszedłem, nie? No, po miesiącu przyszedłem, dokładnie. Stanę jeszcze pytanko jedno wieczorem, mogę? No, dawaj. Od Adasia Sarny, oczywiście, kiedy walka z Jasiem Kopelą? Nigdy. Ale tam jest, pić baniek już, ile jest? Słucham?
Ile jest tam już? 5 milionów czy ile jest? Jeszcze raz, nie 5 rozumiem. Milionów. Ile jest za walkę? 5 milionów czy ile teraz stawka tam jest? Nie wiem, inflacja idzie w górę cały czas, więc stawka jest coraz wyższa. No to dawaj jakąś stawkę. Nie no, teraz to już jest 7. No. Dobra, dzięki. Trzymajcie się, panowie. Dzięki, pozdrawiam. Cześć. Często się wymieniałeś z ludźmi na skotekach? Nie, to był jeden, jedyny raz, więc powiem ci, że nawet o tym nie pamiętałem, nie? Gdzieś tam. No dobra, powiedz mi, Ukraina, już powiedziałeś, że jak jechałeś przez Ukrainę, to już trochę było biednie w porównaniu z ośrodkiem treningowym, ale to chyba jednak większe kontrasty mogły być w Azerbejdżanie, co? No chyba sami tam nawet zrobiliście artykuł na Weszło, no, wtedy pamiętam. Łagodnie mówiąc, nie trafiłeś do raju i to nie był moment, gdy pomyślałem sobie, kurczę, fajnie być Marcinem Burchardem i grać w piłkę. Reszcie się zacząłem spłacić. A wiesz co, mój transfer do Azerbejdżanu to było po prostu łapanie się czegoś. Rozwiązałem kontrakt z Jagiellonią, który miałem jeszcze na półtorej roku. Z różnych przyczyn, gdzieś tam klub miał problemy, gdzieś się nie dogadaliśmy. Nie chcę do tego wracać, po prostu to tam zostawmy to, gdzieś tam menadżerowie też tam pomieszali. Więc zostawmy to i gdzieś zostałem, tak można powiedzieć, sam na lodzie, tak? W sensie tym, że musiałem sobie sam szukać klub, no i wyszedł, poszło ten Azerbejdżan, gdzie też wszyscy myśleli, że rzuciłem się na kasę, a tak naprawdę to miałem podobne pieniądze jak w Jagiellonii. Mhm. Nie no, trafiłeś do absolutnie dzikiego miejsca. Dzikie miejsce. Ja nawet jeszcze nie wiedziałem gdzieś. Znaczy, to miał być Interbaku na początku, ale jakoś wyszło tak, bo to Interbaku i właściciel Interbaku i Simurga był tym samym właścicielem. Bo to był jakiś bank Azerbejdżanu w tą stronę. No i wyszło na to, że trafiłem do Simurga, nie do Interu. Mhm. Baku. I to, gdzieś tam się mówię, no pojechałem do Austrii gdzieś tam potrenować z nimi i po trzech dniach mnie chcieli, znaczy chcieli, to tam w ogóle to nie, że chcieli, było fajnie, trener mówi, że okej, ja tam czekam czwarty dzień, piąty dzień, nie ma decyzji, w szósty dzień się spakowałem i wyjechałem. Mówię, no nie ma decyzji, nie ten, wyjechałem wtedy pociągiem, wracałem do Polski. No i w pociągu jestem i dzwoni prezes. Gdzie ty jesteś? Czy ja mówię, że no wracam do Polski. A czemu? No nie ma żadnych konkretów, nie ten. Nie, dogadamy się. No i gdzieś tam dojechałem do Polski, zaczęliśmy rozmawiać i się dogadaliśmy, tak. Mhm. I trafiłem do Zakatali, ale miejsce specyficzne. No ale to chociaż piękne. No, góry Kaukaz, wychodzisz z domku. No nic, tylko chodzisz po górach. Nie, no słuchaj, to jest jakby kolejne doświadczenie w życiu, gdzie można wylądować i coś. No dobra, ale lądujesz tam, rozglądasz się i mówisz, o ja pierdolę, gdzie ja jestem? No to było coś takiego, pierwsza reakcja, ale mieliśmy fajny zespół, było też dużo chłopaków z Bałkanu, był Serb, Chorwat, Bośniak, ja byłem też z Dawidem Pieczykiewiczem w dwójkę z Polak, więc było dużo raźniej, tak? No, nie no, to wiesz, no, to tam się wyprawiał. Baza gdzieś 40-letnia, sprzed 40 lat, gdzieś z kanalizy, wiesz, co chwila gdzieś tam, wiesz, coś wypływało, grzyb na ścianach, ja się raz budzę, po mnie mrówki, wiesz, zasuwają. Każdy miał na kompleksie swój tam pokój, bo to były takie szeregówki po prostu i miałeś tam swój pokój albo w dwójkami byłeś. Mówiąc krótko, no, nawet nie miałeś mieszkania, bo to brzmi tak. Dobrze. No, to było 10-miesięczny obóz. Mhm. 10-miesięczny po prostu obóz i tylko mecze u siebie, mecze na wyjeździe, tak? Jak jechaliśmy do Baku, no to dostawaliśmy 2 dni wolnego. Graliśmy na przykład w sobotę, to trening był dopiero we wtorek, który mówi, że 2 dni możemy sobie odreagować tam i zostać w Baku i, wiesz, zobaczyć cywilizację. Mhm. No bo miejsce, do którego trafiłeś, no to do czego można w Polsce porównać? Do niczego. Do niczego. To nie ma już takich miejsc w Polsce. Już nawet na ścianie wschodniej nie ma takich miejsc. Tak? Mhm. No. A to ty czy Ariel Borysiuk, tam mieliście na dzień dobry coś z krojeniem barana, jakąś krwią, już nie pamiętam, który to ja miałem, może Ariel też, ja nie wiem gdzie Ariel, to było jakieś święto, no i były takie 3 baranki, my tam stoimy, ten, a tam przed nami podchodzą i normalnie, ten, no i potem to jedliśmy, ale to nie było w smaku jakieś rewelacyjne. Tak w ogóle kuchnia azerska, no... Znaczy kuchnia azerska nie, może no, jest dobra. Wyobrażam sobie twoją minę. Stoisz i nagle gość przed tobą zażyna barana i mówi, że będziecie go jeść. Nie za fajne. Nie za fajne. Chociaż nie obrażając, no bo to taka wiara, taka religia i tyle. To
nie ma co, ale no mówię, no nie było to dla jedno z moich ulubionych jakichś takich rzeczy, które by mi sprawiały przyjemność oglądanie tego, tak? Wręcz przeciwnie, tak. To można poważnie depresję w takim miejscu. No dlatego fajnie, że była taka, wiesz, nie byliśmy tam, nie wiem, w dwóch czy sam, tylko byliśmy też, no było, mówię, no z Bałkanów kilku chłopaków, Brazylijczyk był, więc też mieliśmy taką swoją grupę, gdzie się dobrze trzymaliśmy, nie? Bo myślę, że jakbym był sam i ten, no to mogłoby być ciężko, nie? Ale i tak miałeś świadomość, że władowałeś się i trzeba czym prędzej uciekać. No, wiesz co, liczyłem na to też i były tam takie zapytania po pierwszej rundzie. Że wewnątrz ligi się wybijesz? Że gdzieś wewnątrz ligi się wybije. Gdzieś nawet, gdzieś tam już byliśmy nawet i gdzieś tam po rozmowach, ale się gdzieś tam summa summarum na końcu się to wszystko rozmyło. No i wróciłem do Polski, tak. No. A w ogóle na mecze tego klubu dużo kibiców chodziło? Tam jakieś skróty są w tym, na YouTubie, no to możesz obejrzeć. Nie, wiesz co, chodziło gdzieś tam, nie wiem, z 400 osób, tylko to, co właśnie specyficzne było, to nie było kobiet w ogóle, wiesz, tak jak u nas, wiesz, no. Nie, no to można powiedzieć, co się... No inny świat. Inny co świat. Się stało, że wylądowałeś nagle, wiesz, na stadionie, na który przychodzi 400 osób, kroją barany na twoich oczach i mieszkasz w jakiejś ruderze, gdzie chodzą po tobie mrówki, no, a wszystko jest tak pięknie zapowiadane, że życzy się kariery i oferty za 2 miliony euro od Malagi. No, tak, wiesz, no to już też czas swoje zrobił, tak? Gdzieś, mówię, no po Jagiellonii, gdzie też rundę tą wiosenną za Tomka Hajty miałem, no kontuzję miałem i słabszą. Nie było jakichś ofert, wiesz, czy z Polski. Też mówię, zaufałem agencji gdzieś tam menadżerskiej, żebym rozwiązał. Ty miałeś chyba najgorszych agentów na świecie, jak ja cię słucham. Jeden ci wymyślił, że przez Norwegię pójdziesz do Holandii, wiesz, a potem co, nie, do Anglii. Nie, też nie. Ale zamiast pojechać zamiast ze Szwecji pojechać do Anglii, to jednak pojechałeś na Ukrainę. No ale to już wiesz, to inny załatwiał, tak? To no już... nie, ale mówię ale... o swoich wyborach. Słuchaj, dlatego ci mówię, że kariera to nie jest tylko zależna też od ciebie, tak? To jest, wiesz, do końca, no, w tą stronę. Ale ja do nikogo nie mam żadnych pretensji. Największe mogę mieć tylko do siebie, więc tutaj mówię, no. To więcej osób na mecze KTS weszło chodzi niż w Azerbejdżanie. Teraz myślę, że będzie zdecydowanie więcej, więc no. Dobra, odbieramy telefon. Halo. Halo, cześć. 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 Ja mam pytanie szybkie do Marcina. Uważasz, że mógłbyś zrobić większą karierę niż tą, co miałeś? Uważam, że potencjał, umiejętności, talent miałem na większą karierę, ale uważam też, że no, to nie był jakiś, nie wiem, że nie osiągnąłem nic, tak? Bo grać w reprezentacji Polski, zdobyć Mistrzostwo Polski, Puchary Polski, no to jest... Duże osiągnięcie jak na polskie realia. Myślę, że może miałem potencjał na grę gdzieś wyżej w Europie, tak? Gdzieś tutaj tego nie wykorzystałem i nie wskoczyłem na ten poziom, ale jeśli chodzi o polskie tutaj ekstraklasy, czy to pierwszą ligę wcześniej, jak to było, no to uważam, że nie ma tragedii, tak? Dobra, dzięki wielkie. Słuchaj, trzymaj się. Dzięki. Chociaż ta reprezentacja to też pewnie jest jakiś taki niedomknięty to jest rozdział, epizod, tak, naprawdę. Bo to jest 9 meczów towarzyskich, jeden mecz o stawkę przegrany, gdzie wchodzisz z ławki w meczu ze Szwecją. Ze Szwecją, tu widzę właśnie koszulka nieprzypadkowo. Nieprzypadkowo, natomiast pozostałe 9 to trochę z tych meczów to są te mecze hotel na hotel, jak to się tak, mówi. To są mecze po sezonie, gdzieś grudniowe wyjazdy, gdzieś tam trochę reprezentacja ligi. Tak, w tą stronę. No gdzieś nie wskoczyłem, chociaż była szansa i to duża wskoczyć właśnie jak w Legii byłem. Bodajże właśnie po tym meczu z Krakowią, który wygraliśmy 5-0, to było na wiosnę 2006 roku przed Mistrzostwami Świata i słynnymi nominacjami właśnie trenera Janasa. Maciej Skorża był na tym meczu i po meczu, bo do mnie podchodzi, Bury, bądź spokojny, jedziesz. Takie słowa mi powiedział. Ile on osób wtedy oszukał przecież? Stało się, jak Janas się stało. Ja jego oszukał, wiem. No, więc to nie jest wina trenera Skorży, tylko mówię, no tak było. Chociaż ja tam się jakoś tak nie, wiesz, nie jarałem tym, że mieliśmy, wiesz, fajny zespół, wygrywaliśmy mecze, zdobyliśmy Mistrzostwo Polski i wiesz, no myślałem, że wiesz, że może to gdzieś będzie, że pojadę. No, pojechał Sebastian Mila. Też nie wszedł nawet na minutę, więc... No ale samo bycie na Mistrzostwach Świata, to też już wiesz, to jest już duży sukces, nie? Janas to chyba miał największą słabość do ciebie ze wszystkich.
Tak, miał, ale też musisz znać genezę tego. Ja też miałem, jakby to powiedzieć, farta, może nie farta. Prezes Janas był dyrektorem sportowym we Wronkach. Mhm. Ja byłem w grupach młodzieżowych na meczach. Zacząłem grać mecze w wieku 15 lat, bo przez półtora roku byłem zawieszony we Wronkach. Nie mogłem grać, bo się kluby nie dogadały. Olimpia Poznań nie dogadała się z Wronkami. Tam jakieś horrendalne kwoty, też około miliona marek czy czegoś tam w ogóle zażądali, bo to wtedy jeszcze chyba marki były w tamtych, jak ja wiem, 14 lat. I przez półtorej roku ja tylko trenowałem w tygodniu i weekendy w domu i ten. No i jak zacząłem grać, trener Janas był chyba na dwóch meczach i ja w tych dwóch meczach zagrałem rewelacyjnie, właśnie bramka z dystansu po okienku, następny mecz jakieś asysty, ten, no i gdzieś mu zapadłem, wiesz, w pamięci. To było w jakieś 15-16 lat i wtedy, wiesz, miałem je gdzieś, może z tego to się wzięła ta słabość, tak? Gdzieś mnie widział jako młodego chłopaka, takiego, wiesz, rozwijającego się, który rósł, który dobrze wyglądał, wiesz, na tle swoich rówieśników, czy tam nawet starszych, bo już nie pamiętam, że ze starszymi grałem. I wtedy też to, że debiutowałem, to też myślę, że to była też jego, że debiutowałem we Wronkach, to też była jego zasługa, tak? Że tutaj za trenera Jabłońskiego debiutowałem tak naprawdę, ale myślę, że też trener Janas gdzieś swoją osobą widział mnie, jak byłem w tych rocznikach, się tam przesuwałem w akademii, jak to wyglądało i też może nie wiem, czy kazał, czy po prostu no, jakoś dał sugestię, żeby mnie wziąć do pierwszego zespołu. Paweł Janas też był trenerem, który nie oczekiwał od piłkarzy tak idealnego prowadzenia się poza boiskiem. Trochę lubił przymykać oko, lubił nie wiedzieć, tak, lubił tak. Gdzieś zatyczki do uszu sobie wsadzić, niż się władować do niewłaściwego pokoju w niewłaściwym momencie i nagle mieć problem, co zrobić z tą sytuacją. No, coś w tym jest, tak? Coś w tym jest. Tak jak powiedziałeś, może nie lubił też, wiesz, jakichś konfliktowych sytuacji gdzieś nikogoś ten, więc mówię, no gdzieś z boku tak spokojnie, tak jak mówisz, przymykał oko i co się płynęło dalej. Mhm. A z kim we Wronkach mógłby mieć największy problem z zawodników? No powiedzmy ze Szamem, tak, ale z Szamem on dobrze funkcjonował, tak, oni dobrze funkcjonowali, nie wiem, z Legii się chyba znali, tak, tak. I z tego co pamiętam. Nie, tam wiesz co, tam... Taki do konfliktu. Nie do konfliktu, do ujarzmienia. Do ujarzmienia? Nie. No, Tomek Dawidowski, Grzesiek. No, ale on ich też miał w reprezentacji młodzieżowej. Oni wszystkich Paweł Pęczak. On ich miał wszystkich w reprezentacji młodzieżowej. No to też oni byli jako, wiesz, no prowadził ich jako młodych chłopaków. Potem wziął ich do Wronek, tak? No to też jest taki, wiesz, no jakby powiedzmy parasol ochronny, wiesz, na tej zasadzie, tak? Ja nie mówię, że był, ale no wiesz, ja też na przykład byłem teraz w rezerwach, i też mam sentyment do chłopaków, do młodych i też chciałbym im pomóc, żeby i będę się cieszył, jak któryś gdzieś wypłynie i zadebiutuje, nie wiem, czy w pierwszym zespole Pogoni Siedlce, czy gdzieś wyżej, tak? Mhm. To jest takie, no, troszkę tak jakby, wiesz, bycie w cudzysłowie rodzicem. Mhm. Rodzicem piłkarskim tatą. Tak, piłkarskim tatą. Mhm. No. Telefon, halo? No, witam was serdecznie, panowie. Mateusz z tej strony. Cześć. Z Pragi Południe dzwonię. Cześć. Siema, siema. Marcin, do ciebie pytanie pierwsze. O te suplementy. To takie naturalne, ale które konkretnie? Ale mówisz co konkretnie? W jakim sensie? No bo tam parę minut temu wypowiadałeś tak, się mówiłem, o suplementach. Tak, mówiłem, że no takie podstawowe, tak, białko, węglowodany. Kreatyna, chociaż wiesz co, dla młodych zawodników to raczej kreatyna, nie wiem, czy jest skazana. Bardziej w tą stronę, tak? Rozumiem. Dobra, to drugie pytanie. Drineczek czy socik? W tym momencie lampka dobrego wina. A kiedyś? To chyba czasy minęły po socikach, co? No wiesz, ja szotów nigdy nie ten. Tutaj wiesz, w tą stronę nie. Nie szedłem. Kiedyś były drinki, ale teraz lampka dobrego wina. Okay. A chłopaki z Legii, to którzy tam najbardziej lubili? Myślę, że co, no nie wiem, czy wiesz, czy mogę ich wymieniać, ale mieliśmy taką no, mocną ekipę. Jakbyś tam wiesz, gdzieś poczytał, przejrzał grupę bankietową, to byś wiedział, o kogo chodziło. Nie, no, Legii? No, w Legii? No wiem, właśnie dlatego tam chciałem dopytać, wiesz, to... Wszystko jest w aktach, słuchaj, sprawdzisz, wiesz. Czy się fakty potwierdzają, wiesz, bo to tabloidy różne rzeczy piszą.
No tak, bo wtedy jeszcze nie było internetu, nie było Google. Wtedy no, Fakt was prześladował. No, no Fakt i Super Express. I Super Express. Ty jakiegoś... I ty. To i ja. Ty jakiegoś... Tak, bo nie doleciało? Nie doleciało do mnie, bo mówiliście i nie usłyszałem. Nie, mów, oddajemy ci głos. Znaczy nie usłyszałem odpowiedzi na moje pytanie o tych tabloidach, że tam powiedzieliście, no, że nie było internetu i dalej nie usłyszałem. No, że był Fakt i Super Express zamiast właśnie, wiesz, zamiast internetu. No, tylko tak, rzetelnej gazety. No tak. Dobra, panowie, serdeczne pozdrówki dla was, wszystkiego dobrego. Legia górą. Dzięki. A o co chodziło z jakimś manekinem, który wyskoczył z okna? O Jezus Maria. No powiedz. Manekin nie wyskoczył, nie, zrobiliśmy Mistrzostwo Polski. No i był manekin z koszulką, byli kibice na dole. Ten manekin był lekko ciężki, bo tak wiesz, no nie najcięższy, ale no nie wiem, no ile z manekin, może 20 kilo może ważyć, może coś w tą stronę. No i kibice tam, żebyśmy rzucili koszulkę, no i poleciała koszulka z manekinem tam do kibiców. Na całe szczęście nikomu się nic nie stało, nie? Ale to na stare, to jak Mistrzostwo Polski z Legią zdobyliśmy, no to taka anegdotka, że tam, no i oczywiście, no ja wyrzuciłem tego manekina. Pretensje do ciebie były? Były, ale nikt nie. W klubie nikt nic nie powiedział? Nikt nic nie powiedział, może gdzieś tam, wiesz, za plecami, ale nikt nie przyszedł do mnie, żeby odkupić manekina. No ale myślę, że też była taka euforia w klubie, no bo było Mistrzostwo Polski, więc, więc mówię. A chociaż jak wiesz jakieś rzeczy, no to nie wiem, no to jak wystawiam rachunek, no. Nie, spoko. Słuchaj, jest pytanie z czatu. Pyta Edward. Mianowicie, mam pytanie odnośnie gry w Motorze Lublin. Przed przyjściem Marcina byli liderem. W rundzie wiosennej zanotowali kilka dziwnych porażek. Plotka głosiła o bardzo złej atmosferze w szatni. Tak, w jakimś sensie, my tu rozmawialiśmy z Leszkiem Bartnickim, z prezesem też na ten temat. Wtedy trenerem był Marcin Zasal. I problemem było to, że ja, znaczy, że przyszedłem, to nie było problemem, tylko problem było to, że trener zrobił mnie od razu kapitanem. Co uważam było bardzo złym ruchem i ja też powinna mi się lampka zaświecić, jakoś mi się nie zaświeciła, a już byłem doświadczonym zawodnikiem, że trzeba było to zostawić po prostu, tak jak to funkcjonowało, a mnie po prostu gdzieś wpasować do samej gry, do pomocy. Ja nawet bym się nie obraził w tamtym czasie, żebym wchodził z ławki, bo ja nie byłem zawodnikiem, który gdzieś tam obrażał, fochował. Tak? W drugą stronę, jak siedziałem na ławce, to tylko było tyle, że no ja ci pokażę, tak? I udowodnię, że powinienem grać. Ale to taka sportowa złość, że chcesz grać. I to nakręciło spiralę taką w szatni, no zrobiło kwas. I co się działo? No i nie awansowaliśmy. No tak, ale co się działo w tej szatni? No, grupki się pootworzyły, grupka... No właśnie tam z Lublina, bo tam nie wszyscy byli też z Lublina, nie? Ale no czuć było, że jest po prostu, nie było żadnego bicia czy coś takiego, wiesz, tam wyzywania się, ale była taka, no czuć było, że to nie jest to, że nawet na boisku jak gramy, to się czuje, że nie ma chemii, nie ma jeden za drugiego, tak? Pretensje ciągłe coś, ale wiem, że dużą rolę zrobiło to, że ja zostałem kapitanem, no ja się na tego kapitana nie pchałem. Z całym szacunkiem na Motoru Lublin, no przychodzi taki piłkarz jak ty z taką kartą jak ty i kogoś może boleć, że dostajesz opaskę, no, wiesz co ci piłkarze, którzy tam byli, widzieli w życiu? Wiesz co, może niektórzy widzieli więcej, może nie, wiesz, nie chcę tutaj nic mówić, bo ciężko mi powiedzieć na ten temat, ale wiesz, no takie środowisko, no... Komuś to nie pasowało, wiesz, to byli też zawodnicy doświadczeni. Szkoda, że Nowaczek został dopiero później trenerem, znaczy kapitanem, bo myślę, że gdyby tak było, to od początku byśmy, myślę, że ten awans byśmy zrobili. Bo też po prostu, myślę, że trener Sasa robiąc to, no strzelił w kolano, tak. Ale to mówię, to też moja wina, że mi się lampka nie zapaliła, że wtedy w tym pokoju, jak siedzieliśmy i on powiedział, że ja zostanę kapitanem. Mówię, no okej. Okay. Zamiast przemyśleć to i widzieć to, co troszkę do przodu, nie? No. Wiesz, ja też byłem po pół roku niegrania, bo ja byłem pół roku nie grałem po siedzcach i przeszedłem w zimę. I też może na tym całym głodzie grania i ten może też gdzieś tego nie skontrolowałem. I z czatu też kolejne od razu pytanie. Opowiedz jedną anegdotę o Tadeuszu Sarnie, kierowniku Zbronek. O Jezus, Tadziu Sarna. Pozdrawiam. Ale anegdoty, powiem ci szczerze, nie... Co to był za człowiek? To był greenkeeper, człowiek od wszystkiego tam. Od wszystkiego,
który też lubił czasami no, przyjść w takim stanie, wiesz, do pracy, ale bardzo dobry człowiek, bardzo serdeczny i zawsze można było na niego liczyć. Nie było problemu z koszulkami, tak, bo w niektórych klubach bywało tak, że jak zmieniałeś za dużą koszulkę i szedłeś, to tam magazynier czy coś no, mówił, że co to wiesz, za kogo ty się uważasz i w ogóle. A tutaj zawsze we Wronkach było pozytywnie. Mhm. Telefon, halo? Dobry wieczór, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Grzegorz Sotomowa. Ja jestem kibicem Legii. Troszeczkę starej daty i tak pamiętam pana Marcina, jak zaczynał w Legii i debiutował i tak dalej, Mistrzostwo Polski. I tak mam pytanie. Jak pan wspomina ten pobyt w Legii? Nie wiem, czy może padło to pytanie już. Tą całą otoczkę i tak dalej, kibiców, atmosferę, trenerów, piłkarzy, z którymi pan grał. W ogóle jak ten pobyt pan wspomina? To jest pierwsze pytanie. A drugie takie szybkie pytanie. Występował pan w kilku klubach w Polsce, no, w Amice, w Legii. Później pan wrócił nawet nie tak dawno, no to nie wiem, czy to było rok, czy dwa lata temu, bo mieszkam w Chotomowie niedaleko Legionowa, byłem na Legionowi i też pan grał. W którym klubem tak w Polsce pan się jakoś tak utożsamia, że najmilej pan wspomina ten okres, powiedzmy. Dziękuję i pozdrawiam, miłego wieczoru. Dziękuję. A więc tak, jeśli chodzi o pierwsze pytanie, o Legię, no to no rewelacyjny czas, powiem szczerze. No, jedyne Mistrzostwo Polski dla mnie. Atmosfera na stadionie, no nigdzie takiej nie widziałem, zwłaszcza, że wtedy Żyleta była naprzeciwko tunelu, z którego wychodziliśmy i to po prostu wychodziłeś na boisko, widziałeś tą Żyletę od razu i tam, no czułeś się jakbyś 5 centymetrów ponad ziemią się unosił, tak? Więc rewelacyjny czas spędzony też, może sam koniec już nie tak bardzo, bo mówię, no gdzieś miało to się potoczyć lepiej, ale życie w Warszawie i tutaj mówię, to wspomnienie z Legią jak najbardziej pozytywne. Jeżeli chodzi o kluby, no to też bym tutaj przytoczył Legię. Myślę, że Legia tutaj naprawdę zawdzięczam dużo, tak, Mistrzostwo Polski i gdzieś w tą stronę i bym jeszcze gdzieś tutaj o Wronkach też powiedział, że tam się no, spędziłem 8 lat, tak, bo 4 lata w Akademii, no nie całe, no ale 8 lat, 3 lata w Akademii i 5 lat w pierwszym zespole, więc ten okres też bym tutaj do takich najmilszych. Czyli można powiedzieć, że te wczesne początki. Mhm. Halo? Bo się pan rozłączył. No już chyba pana nie ma z nami. Dobrze, słuchaj, mam taki fragment wywiadu z tobą dla Weszło Kąt sprzed kilku lat. I ty mówisz tak, że potrzebowałeś bata nad sobą, pada pytanie, ty mówisz zdecydowanie bata, autorytetu, kogoś, kto by mną pokierował. Z drugiej strony, jak byłem taki rozpieszczony, to ciężko mi było znaleźć jakiś autorytet. Byłem najmądrzejszy. Obojętnie, co zrobię, i tak wyjdzie dobrze dla mnie. To taki obieg zamknięty. Wychowali sobie potwora. Leniwego potwora, tak, a ja nigdy nie robiłem w sumie nic przeciwko trenerom, nie rozbijałem szatni. Jakiś trener próbował doprowadzić się do porządku, trener Majewski chciał mnie ogarnąć, ale zamiast tego podłamałem się psychicznie. Wyobraź sobie, że całe życie nic nie musisz robić, a tu nagle trener ma co do ciebie wymagania i to duże, bałem się go. Po czasie widzę, że chciał dobrze, ale trener, ale wtedy nie mogłem na niego patrzeć serio. Nie mogłem sobie z tym poradzić, musiałem chodzić do psychologa. Byłem na dwóch sesjach, ale stwierdziłem, że nic mi to nie da. Z jednej strony i tu, i wcześniej opowiadasz o tym, że jako piłkarz no, potrzebowałeś kogoś, kto będzie miał do ciebie, wobec ciebie twardą rękę. Z drugiej strony, jak już miałeś taką osobę, to uciekałeś gdzieś, przed nią i gdzieś uciekałeś w jakieś inne rejony, żeby jej tylko nie spotkać. To jaki tak naprawdę jest klucz do takich zawodników jak ty? Nie wiem, nie mam pojęcia. Chciałbym też wiedzieć, wiesz, jaki klucz był do mnie, tak, no bo mówię, no z jednej strony, wiesz, łatwo mi przychodziło, to z tym, że ja byłem leniem i ten, no to trochę tam, wiesz, przekoloryzowane, ale, bo też byłem w takim momencie, że tam, wiesz, pisano cały czas o tym i ten, aż takim tam leniem nie byłem, ale też, no nie byłem pracusiem, tak, więc tutaj nie ma co się oszukiwać, ale jeśli chodzi o klucz prowadzenia,
Nie odpowiem ci, bo nie wiem, bo widzisz, no gdzieś to człowieku ciekawisz tą strefę komfortu, tak, a jak jest gdzieś, jak jest za dobrze, to też jest niedobrze. No bo ty w sumie miałeś trenerów z twardą ręką co jakiś czas. Nie mówię, że regularnie. No, i trener Wdowczyk był, no i no, trener Majewski, tak, i Michał Probierz, no. Gdzieś tutaj, wiesz. A gdzie by się znalazł? Wiesz co, tylko że ja potem, umówmy się, tak jak się rozmawialiśmy, ja często miałem kontuzję. Mhm. To dla kogoś, kto nie gra, to może tego nie zrozumieć, ale jeśli wypadasz na 3-4 kolejki, to są jakieś 3 tygodnie. 3 mhm. tygodnie. Następne 3 tygodnie musisz się gdzieś odbudować, a to jest już pół rundy. Mhm. I to wszystko się tak, wiesz, nawarstwia. Czy to skręcony staw skokowy, czy naderwana dwójka, czy tam te dłuższe kontuzje, tak jak dyskopatia, czy w Szwecji przepuklina. No, to też mi nie pomagało, tak? Mhm. A gdzie byś wychwycił największą różnicę między Stefanem Majskim a Michałem Probierzem? Bo z jednej strony mam wrażenie, że podobne wzorce, podobne wymagania wobec zawodników, obaj trochę zarażeni niemiecką szkołą, tak. Ale jednak inni. Wiesz co, no, trener Probierz wydaje mi się bardziej taki komunikatywny, mogę powiedzieć, z troszeczkę innym podejściem. Można było z nim podyskutować. Niewiele brał może do siebie, ale na przykład z trenerem Majewskim, jak dyskutowałeś, to w ogóle nie brał nic do siebie, tak? W ogóle byłeś, wiesz, no nie, choćbyś miał, nie wiem, 1000 argumentów, to i tak nie szło przekonać. Mhm. A z trenerem Probierzem już można było rozmawiać i ten, wiesz, no też tylko, że ja u trenera Majewskiego byłem, umówmy się, ile ja byłem młodym chłopakiem, 17, no nie wiem, 18-letnim, a u trenera Probierza, no to ja miałem 27 lat, tak? Mhm. No to też inaczej się rozmawia, nie? Więc to tutaj, no też z innej perspektywy wieku. Dobrze, odbieramy telefon, halo? No, dobry wieczór. Dobry wieczór. Cześć, Wiktor Sportów z tej strony. Ja pana Marcinie mam w sumie kilka pytań. Przede wszystkim, bo trochę już tak za późno się włączyłem do waszej audycji. Pierwsze moje pytanie do pana Marcina brzmi następująco. Czy ciężko było stać na bramce przeciwko OSR? Było już to. Musisz sobie odwinąć. A, to proszę wybaczyć. Moje drugie pytanie w takim razie. Czemu Amika nie puściła do Majorki? Do Malagi. No dobra. Jak by ci to powiedzieć? Było już. Musisz odwinąć. No to się spóźniłem, proszę wybaczyć. Przygotowałeś się dobrze do programu, szanuję to, ale już mamy to obgadane. No proszę wybaczyć, no tak wyszło. I moje trzecie, ostatnie pytanie. Czemu KTS weszło? Czemu KTS weszło? Powiem tak, Krzysiek kusił mnie już z półtory, dwa lata temu, no niecałe dwa lata temu, nie? No byłeś w lepszym wieku. Byłem w lepszym wieku, tak, no ale no niestety wtedy obowiązki zawodowe oraz właściciel klubu nie zgodził się, pogoni się, co nie zgodził się na to, żebym grał. I tak gdzieś to tutaj to kiełkowało. Ja też teraz już nie mam obowiązków w Siedlcach. I gdzieś tutaj porozmawialiśmy z Krzyśkiem i myślę, że tutaj, no mówię, mogę pomóc zespołowi. Musiałem się troszkę przygotować fizycznie, dlatego te pół roku musiałem nastawić się troszeczkę na robienie siły, jak to się mówi. No bo tu nie ma lekko. Nie ma lekko, tutaj nie ma lekko, to się zgadza. Treningi są ciężkie, zapraszam na Hutnik Warszawa, tam można zobaczyć naprawdę w miarę wysoką jakość, jak na piątą ligę, tak? No, jak na piątą, to bardzo wysoko, a nie w miarę wysoką. Bardzo. Więc tylko tyle, że mnie też jeszcze ciągnęło gdzieś do grania, tak? Gdzieś przez te półtorej roku jako dyrektor sportowy byłem z boku, gdzieś tam grałem w rezerwach, ale to nie było to, a gdzieś jeszcze dalej mnie ciągnęło do grania i fizycznie też uważam, że jeszcze jestem w miarę dobrym poziomie, co może tutaj Krzysiek potwierdzić po testach. Więc... No jesteś objawieniem okresu przygotowawczego. Tak, że wyszły i nawet szybkościowo w miarę dobrze, a wytrzymałościowo bardzo dobrze, więc myślę, że jeszcze coś można tutaj, już nie mówię wykrzesać z kariery, ale ja bardziej w kontekście gdzieś podpowiedzenia gdzieś bardziej wsparcia dla zespołu i dla młodych zawodników, bo w tym też się dobrze czuję. Czyli można, reasumując pańską wypowiedź, dojść do wniosku, że KTS weszło, to jest najlepszy warszawski klub i ulice z Mazowieckiej, parkingowej, to nie ten deseń. Oczywiście ja nie dostałem... Najlepszy na tym etapie kariery. Tak. No dobra. Słuchajcie, nie będę zawracał więcej głowy, czasu. Do usłyszenia. Cześć. Dzięki.
Dzięki, cześć. Dzięki, pozdrawiamy. Oprócz tego, że Szwecja jest dość egzotyczna dla polskich piłkarzy, Azerbejdżan jest bardzo egzotyczny, Ukraina wówczas też była egzotyczna, no to żeby jeszcze skompletować ligi egzotyczne, to jeszcze pojechałeś do Bułgarii, co jest w ogóle jakimś ekstremum. Co ci strzeliło do głowy, dobra, to jest, żeby jechać do Bułgarii? To powiem tobie, jak w ogóle ten transfer wyglądał, bo... rozmawiałem, Adam Wasilczyk też pilotował z Białegostoku ten transfer i Rysiek Jankowski. I było to tak, że nie miałem klubu już chyba dłuższy czas, bo to było po Miedzi Legnica. I dzwonią do mnie, czy nie chciałbym do Bułgarii. I pomówią mi, że do Czarnomorza. Ja patrzę, Czarnomorze, Burgas. Wiesz, nie powiedzieli mi, że Warna, tylko że Czarnomorze, nie? I patrzę, no dobra, pierwsza liga, bo wiesz, ja grałem w Miedzi Legnica, to była pierwsza liga, no to mówię, wiesz, do Bułgarii, do Ekstraklasy, no to tak, tak pewnie, wiesz, też tam w tej Miedzi no nie zrobiłem jakiegoś szału, nie oszukujmy się. Łagodnie mówiąc, nie zrobiłeś. Znaczy, zaproponowali mi kontrakt na 2 lata, tam, ale no na warunkach, na które no w tamtym momencie no, nie mogłem przystać. I dzwonią, że Czarnomorze. No to ja sprawdzam Czarnomorze, Burgas. Dobra, no to lecę tam, lecę na testy. No i odbiera mnie kierownik zespołu. I wiesz, ja wylądowałem w Burgas, mhm. A my wyjeżdżamy z tego Burgas. Jedziemy tam, nie wiem, 20 minut, 30 minut, 40 godzin. Ja mówię, gdzie my dokąd? On tak po angielsku jeszcze nie za bardzo. A on mówi, ja mówię, no Czarnomorze, Burgas. On mówi, nie, Burgas, Warna. I wiesz, a potem sprawdziłem Warna, no to zespół, wiesz, z Ekstraklasy i tak wylądowałem w tym Czarnomorze. Nie wiedziałeś, do jakiego klubu idziesz. Znaczy, wiesz co, oni mówili Czarnomorze, tak? To jak Bakero myślał, że będzie reprezentację Polski no, trenował. Powiem ci, śmieszna historia, sam byłem, mówię, jaki ty jesteś zakręcony, że wiesz, że nie sprawdziłem, chociaż... No mówię, nie spodziewałem się, że to będzie Ekstraklasa, tak? Że to będzie zespół z Ekstraklasy. Bardziej tam mówię, no wiesz, finansowo jakieś tam też nie były jakieś tam, wiesz... Marcin Burkhardt nie miał ambicji sportowych, mówi, pierwsza liga będzie okej, okay, a tu się niestety władowali. Znaczy, bo też nie miałem po Miedzi, też nie miałem jakichś takich, wiesz, ofer, tak? Mhm. No, chciałem grać. No, okay. Ja, wiesz... Słyszałem w drugą stronę, że Sylwester Czeleszewski się nie zorientował, że przez pół roku grał w drugiej lidze chińskiej, bo myślał, że to pierwsza i nie miał zielonego pojęcia, gdzie jest i po co. Natomiast w ten sposób, że nastąpił niespodziewany awans sportowy, to jeszcze takie historie. No widzisz, można spaść na 4 łapy. No. I zdobyliście puchar. I przyszedłem, tak. I zdobyliśmy... Ja przyszedłem we wrześniu, a na koniec sezonu zdobyliśmy puchar. W ogóle no, jeden z takich w pamięci meczów do zapamiętania dla mnie, w ogóle zawsze jak oglądałem sobie z 2 razy gdzieś tam w internecie, bo graliśmy od 36 minuty w 10. W 70 chyba któryś minucie nam przyjęli bramkę na 1-0. My w 96 na 1-1 i w 116 na 2-1, w 10. Od 35 minuty graliśmy, ale uwierz mi, że ja dochodziłem do tego meczu przez 3 dni. 3 dni skurczów, w nocy budzenia się i wiesz, skurcze mnie łapały po prostu w każdą część ciała, nie? Taki wysiłek fizyczny. To nie było się kiedy pobawić nawet po tym No meczu. Nie, no właśnie nie było, znaczy po meczu się bawiliśmy i chyba ta zabawa tak, wiesz, tak też wpłynęła na to, odbiło. Że nie było, wiesz, nie było tej regeneracji, nie było, wiesz, dobrego odżywiania, regeneracji, żeby ten, no ale no to był koniec sezonu też. Zwłaszcza, no. Że to ładne miejsce, żeby się pobawić. No, bardzo, bardzo miło wspominam, fajny okres, 1,5 roku fajnie spędzonego czasu. Mhm. A co nam możesz powiedzieć ciekawego o lidze bułgarskiej? Bardziej techniczna. To tak powiem, mniej atletyczna, mniej fizyczna, bardziej techniczna, więcej jest wolności. U nas w zespole było też, bo mieliśmy trenera Bułgara, który grał w Portugalii, więc mieliśmy naprawdę tej taktyki nie było aż tak wiele, a mieliśmy na tyle dobrych zawodników, że potrafiliśmy sobie to wszystko fajnie zgrać się. Fajny zespół i mówię, no też tym kolektywem uważam, że zrobiliśmy ten puchar Bułgarii. Ale cała liga, no, też nie jest to jakiś poziom, nie oszukujmy się, poziom Ligi Bułgarskiej też nie jest wysoki, ale jest kilku zawodników, no, zwłaszcza zespół Ludogorca, tak, no to tam jest naprawdę kawał dobrych zawodników. Mhm. No dobrze, telefon, halo? Halo? Cześć, witam. Cześć, Kuba z Warszawy. Cześć. Cześć. Ja mam takie pytanie do Marcina. Ja się wychowałem z takim kolegą, który... Razem z Marcinem przyszedł te wszystkie grupy młodzieżowe, tam w Amice, później pierwsza drużyna.
I on zawsze nam na osiedlu mówił, że jak są badania wydolnościowe tam przed sezonem czy przed rundą, to on tam był najlepszy albo w trójcu najlepszych, a Marcin był najgorszy. I cały czas ja tam od 20 lat, czy tylko tak chciał zrobić wrażenie na osiedlu, czy to była prawda? Czy najgorszy? Nie, najgorszy nie byłem. Nawet chyba z 3 lata temu gdzieś był kurs trenerski na UEFA B, a tutaj w Warszawie, w Mazowieckim. To były przedstawione z Legii Warszawa badania przez doktora Śledzieckiego. To byłem w czubie w Legii, więc te nie do końca we Wronkach było tak, że byłem najgorszy, tak? Gdzieś może jeśli chodzi o szybkość, o ten, to może tak. Znaczy najgorszy nie, ale gdzieś w środku. A jeśli chodzi o wytrzymałość, no to gdzieś myślę, że gdzieś pierwsza, piątka, szóstka gdzieś zawsze, jeśli chodzi o taką wytrzymałość tlenową. Te progi okay. Zawsze miałem wysokie, a też V2 o max było na bardzo wysokim poziomie. Znaczy bardzo, jak na piłkę nożną. Jasne, dzięki, pozdrawiam. Pozdrawiam. Dzięki. Pozdrawiamy. A kto przez te lata, gdy obserwowałeś szatnie, boisko treningowe, kto był talentem bardziej zmarnowanym niż ty? Kto miał większe papiery i nic z nimi nie zrobił? No, trudne pytanie, tak, żebym teraz z głowy kogoś sobie przypomniał, kto tak zmarnował z Wronek. Jeśli o Wronki chodzi, no to był Karol Gregorek, który uważam, że miał bardzo wysoki potencjał na to, żeby grać. Graliśmy w reprezentacji, we Wronkach graliśmy i mi się bardzo dobrze z nim grało. Miał lewa, prawa noga, jeden na jeden potrafił wygrać. Taki 9-10 zawodnik, nie? I myślę, że on mógł osiągnąć dużo więcej. Z tego co pamiętam, z Wronek. Tak z ekstraklasy gdzieś tutaj, jak z innych zespołów, gdzie nie miałem do czynienia, to ciężko mi kogoś sobie przypomnieć. No, w Legii też byli tacy. Marcin Smoliński? Marcin fajny piłkarz, bardzo dobre wyszkolenie techniczne. Gdzieś jak to się mówi u nas w Polsce w cudzysłowie, gorsze warunki fizyczne, chociaż ja do tych warunków to nie, w ogóle bym nie brał uwagi, bo to tylko u nas w Polsce zawodnik zaczyna się od 1,85 m. A tak naprawdę no, w piłkę nie gra wzrost, a umiejętności. To Smoła tak. No, Dawid Janczyk, no to wiemy, no to wiemy coś, co się wydarzyło. No to ta dwójka, myślę, że to. Że też jeśli jak byłem w Legii, tak, to z tych chłopaków, którzy mieli papiery na granie. Chociaż mówię, Smoła był fajny technicznie, też miał nie fart, że w środku pola było za dużo w tamtym okresie, jak ja przyszedłem i był Wuko i był Surmik, Roger, potem jeszcze Junior przyszedł. A to też nie jest tak, że miał pod górę, no był forowany przez jakiś czas, z odkryciem roku wydawało się, że jest taką inwestycją dla klubu, że będą z niego pieniądze, mówiąc krótko. No ale to już jest też polityka klubu zarządzania zespołem, tak, żeby też zawodnikowi no też nie przysparzać zbyt dużego problemu, żeby go sprzedać, tak? To jest już, wiesz, to jest od strony dyrektora sportowego, jak ja byłem, to też widziałem to, że no, czasami zbyt wiele na jednej pozycji zbyt wielu dobrych zawodników, to nie jest dobre rozwiązanie. No to teraz krótka reklama, mianowicie Canal Plus jest naszym sponsorem i możecie tam oglądać m.in. Ligę Polską i Ligę Hiszpańską. Nie będę wam mówił, dlaczego trzeba oglądać w tym sezonie Ligę Hiszpańską, bo pewnie już to wiecie. A jednocześnie naszym drugim sponsorem jest firma Philips, więc jak już będziecie mieć Canal Plus, to możecie jeszcze dokupić w telewizor firmy Philips i wówczas, o właśnie, widać to na ekranie, wówczas wszystko będzie śmigało jak należy. Jeśli chodzi o linki, to zawsze linki do naszych partnerów są pod filmem i tam można specjalne oferty po prostu wyhaczyć. Dobrze, byłeś w Bułgarii i z Bułgarii ostatni twój kraj, który masz zaliczony, to jest Norwegia. Powiedzmy sobie szczerze, nie był to też Rosenborg Trondheim, tylko klub, którego nazwy nawet nie będę próbował wymówić. Ulensaker, tak? Kisa, IL. Ulensaker Cisa. Ulensaker Cisa. Okej, okay. No nie jest to miejsce do grania w piłkę. Nie, ja wtedy mieszkałem przed transferem, wróciłem właśnie z Bułgarii, mieszkałem w Białymstoku i tam gdzieś zacząłem, zadzwoniłem do trenera Probierza, czy mogę z nimi potrenować. Chciałem się tam gdzieś przygotowywać, a też miałem taki, wiesz, z tyłu głowy plan, że może uda mi się, wiesz, gdzieś przekonać, żebym po prostu gdzieś tutaj, wiesz, pomógł zespołowi. No ja miałem, to było 33 lata wtedy miałem, czyli 2016, więc jeszcze gdzieś tam liczyłem, że ten, niestety, no,
przeliczyłem swoje możliwości gdzieś na drugim treningu, spięło mi tak przywodziciela, że już na trzeci dzień napisałem do trenera, że trenerze jednak odpuszczę, podziękuję. No i tam gdzieś sobie dochodziłem do zdrowia, gdzieś tam zacząłem trenować później z rezerwami właśnie Jagiellonii. No i tam się pojawił temat właśnie norweski, tak? Gdzieś. No i poleciałem na testy wtedy z Michałem Prawnikiem. Znaczy już nie pamiętam, czy Michał był ze mną, czy nie, ale wiem, że razem tam wylądowaliśmy, tak? No ale transfer polegał na tym, że był sponsor właśnie tej Ulcisy. Pele, który jest właścicielem firmy deweloperskiej, zatrudniał Polaków, no i stwierdził, że fajnie będzie, jak w zespole będą przynajmniej dwóch Polaków, bo wtedy ci Polacy, którzy pracują tam u niego, będą mieli co robić, przyjdą na mecz, wiesz, w tą stronę. Tak, no tak fajnie sobie to wymyślił, tylko że nie skonsultował tego z trenerem, że mnie weźmie, no i z tego się zrobił taki lekki niesmak, bo ja przyjechałem z lekką kontuzją, że tam mówię, że lekko jeszcze mnie boli ten przewodziciel, ale że dam radę. On, lekarz stwierdził, że tam dwa tygodnie będzie dobrze, wrócę i do grania. No ja po tych dwóch tygodniach czuję się już dużo lepiej. Ten się pyta, jak ten. Ja mówię, nie, no już normalnie do niego, mówi trener, nie, spokojnie, jeszcze tydzień. No to jeszcze tydzień. I tak z tego tygodnia zrobiło się chyba z półtorej miesiąca. No. I de facto w ogóle tam nie grałem, po czym dowiedziałem się od takiego Mariusza z Norwegii, że ja nie byłem wyborem trenera i trener mnie nie chciał, tylko chciał mnie sponsorować. No to, przecież taki trener to jak gwiazdkę z nieba by traktował byłego reprezentanta Polski. Ale no, widać, że wiesz, nie chciał mnie i twardo przy tym stał, tak? To trochę taka już rozpaczliwa wędrówka za piłką była, a nie kariera w pewnym momencie. Nie, to już był, to już był, mój koniec gry to był już w Azerbejdżanie, od kiedy ja wyjechałem. Koniec kariery tak naprawdę takiej poważnej na poziomie. No potem jeszcze ten Puchar Bułgarii. No Puchar Bułgarii to był jakiś taki no, lekki powrót, tak? Gdzieś tam na wyższy poziom. Ale tak to mówię, no to już bardziej gdzieś szło w dół, nie? I chciało ci się tak jechać do takiej Norwegii, nie czułeś wtedy znowu tego samego, nie miałeś uczucia w głowie, co w Azerbejdżanie, Jezu, gdzie ja jestem i po co? Co? Nie, ja to odbierałem jako jakieś nowe doświadczenie, tak? Jakiś nowy, też przez pryzmat tego, że tyle jeździłem, też poznałem wielu ludzi, gdzieś mam bardzo, nie powiem, że jestem człowiekiem od kontaktów, jak Piotrek Świerczewski, ale wiesz, ale gdzieś mam też dużo znajomych, dużo właśnie i gdzieś na innym polu można porozmawiać, spotkać się, coś wspólnie może stworzyć, więc nie, też, bo tak właśnie też myślałem, że się tułałem, ale gdzieś, gdzie nie zadzwonię, wiesz, to zawsze z kimś mogę porozmawiać. Teraz też właśnie do Ulcisy polecam dwóch chłopaków tutaj z Polski, żeby tylko nie od nas, mam nadzieję. Od nas? Nie, no od nas są za mocni, słuchaj. Okay. No, więc w tą stronę, tak. No dobrze, telefon poprosimy, halo. Dobry wieczór, Karolina z Warszawy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja mam dwa takie pytania, z czego jedno łączy się z drugim, ponieważ jestem w bardzo podobnym wieku do was, rocznik 82. To mój rocznik. No, to jest bardzo dobry rocznik. Oczywiście, zwłaszcza dla mężczyzny. No, to prawda. Natomiast właśnie tego dotyczy moje pytanie. Czy nie dopada was kryzys wieku średniego? Bo mnie ewidentnie dopada, natomiast no, jak Stano zauważył, ja jestem kobietą, w dodatku jestem księgową, więc w dobie Nowego Ładu to jest podwójne zużycie. No, więc to chciałabym wiedzieć, czy was dopada i jak to się objawia? I drugie pytanie, czy nie macie wrażenia, że nasze roczniki trochę tak wpadły między krzesła? Czyli no, dorastaliśmy w końcówce PRL-u, później ta transformacja. No i tak jakbyśmy byli pomiędzy dwiema epokami. No i to wszystko z mojej strony. Dzięki. Dzięki. Znaczy kryzys wieku średniego jeszcze chyba przede mną. Znaczy chyba na pewno, nie czuję się jeszcze, żebym tutaj, nie wiem, miał jakiś kryzys. To na pewno, nie wiem jak ty, ale co, widzę po tobie. Wydaje mi się, że kryzys wieku średniego to jest coś takiego, co dostrzegają wszyscy naokoło, a nie ty sam. No może możliwe. I nie wykluczam, że zostanie mi ten kryzys wieku średniego przypisany, albo już został, albo za chwilę zostanie. A to, co dla innych jest kryzysem wieku średniego, dla mnie jest po prostu jakimś naturalnym
etapem możliwości konsumowania tego, co się wypracowało przez poprzednie lata. Tak, to w twą stronę. To się zgodzę z tobą. Wiele osób twierdzi, że ten wiek, za dwie godziny będę miał 40 lat, że ten wiek od 40 to jest ten moment, gdy możesz, już masz trochę w głowie, już masz trochę mądrości w głowie, już jak ci się udało, to masz troszeczkę pieniędzy i możesz sobie wykorzystać trochę to, nad czym pracowałeś przez wiele, wiele lat. Natomiast ja nie będę tego uważał za kryzys wieku średniego, ja będę to uważał za naturalny etap po prostu. No to się z tobą zgodzę, że no słuchaj, tak jak mówisz, wypracowałeś, masz do, prawo do pewnych rzeczy, znaczy prawo, no po prostu możesz sobie pozwolić na pewne rzeczy i to jest naturalne, tak? Mhm. A co jeszcze, co było? Czy nasze roczniki IPRL i te nowe czasy, ja uważam akurat to za zbawienne, mamy trochę porównania. Tak. I tego. Widzimy, jak technologicznie na naszych oczach świat się zmieniał, od komputerów Atari po dzisiejsze PlayStation 5, powiedzmy. Tak, tak, tak. No i trzeba się umieć w tym odnaleźć, tak? No to jest... A ty byłeś gadżeciarzem zawsze? Kiedyś tak. Zwłaszcza we Wronkach i w Legii to tak. Mhm. Powiedz mi, ty byłeś celebrytą, czułeś się celebrytą w pewnym momencie? Bo ty nie zawsze byłeś takim stricte piłkarzem. Czasami gdzieś robiono ci zdjęcia w otoczeniu niekoniecznie sportowym. Sportowym, tak, no ale to wiesz co, ja to też właśnie to był ten problem, że ja sobie nie zdawałem. Nie zdawałem sobie sprawy z tego, że jestem gdzieś na jakimś tam, nie mówię, że świeczniku, ale że jestem osobą rozpoznawalną, tak? Mhm. I gdzieś to też, gdzieś było to gdzieś w mojej głowie, to się gdzieś nie gryzło z moją osobą po prostu, że no gdzie ja jestem jakiś rozpoznawalny. Gdzieś może też niska samoocena, w tą stronę gdzieś też zastanawiam się, ale wiesz, ja nie byłem nigdy medialny, tak jakbyś spojrzał, wie, że nie wiem, wyskakiwałem gdzieś, nie wiem, do programu wchodziłem, bardziej unikałem, tak? Bardziej unikałem nawet to, że tobie dwa razy, wiesz, w przeciągu półtorej roku odmówiłem przyjścia do Hyde Parku. Znaczy odmówiłem, no... Zawsze miałeś wymówkę. No umówmy się, tak, w cudzysłowie, tak, że zapracowany... Jadę do Siedlec, wracam w Siedlec, jadę do Siedlec. Cały czas na tej drodze z Warszawa-Siedlce, tak, nie? Więc ja się nigdy nie pchałem, też jak byłem młodszy, też więc mówię, no tam wywiady jakieś udzielić czy coś, no to było siłą rzeczy. No tak, ale byłeś tam widywany z aktorkami, z Katarzyną Bujakiewicz. Ale to też nie było tak, że widywany. No gdzieś Jarek Bieniuk z Anią Przybylską, no mieli koleżankę Kaśkę, z którą byliśmy fajnymi kumplami, gdzieś tam razem jeździliśmy na wakacje, na deskę, bo gdzieś wszyscy lubiliśmy jeździć na snowboardzie. Ale to była tylko relacja czysto taka, wiesz, koleżeńska, gdzieś tam nas chcieli zeswatać, ale no nie było szans po prostu, bo bardzo, bardzo się lubiliśmy jako koledzy i sobie fajne żarty i jaja robiliśmy, mhm, i zawsze te wyjazdy były sympatyczne. I to w tą stronę, ale ja nigdy, gdzieś tam mieliśmy propozycję nawet chyba wspólnie do Viva, ale my nie byliśmy ani parą, ani nikim, żeby, wiesz, wywiadać, ja powiedziałem, że nie, że nie. Ja zawsze tak, wiesz, więc ja nie byłem jakimś takim celebrytą. Może, wiesz, to, że nie, napatoczyłem się gdzieś komuś na zdjęcie, wiesz, nieświadomie, wychodząc skądś i idąc z kimś, no to już, wiesz, no to już nie moja wina, tak? Mm-hmm. No dobrze, czekamy na ostatni telefon. Dzisiaj 22-486-6556. To jest nasz numer telefonu. Dzwoncie, czekamy. Chciało ci się potem jeszcze tułać po tych polskich miastach i miasteczkach? Najpierw Lublin, potem Wejherowo, potem Legionowo, potem coś tam. Czy ty po prostu lubisz tak grać w piłkę? Lubię grać w piłkę. To jest moja pasja. Ja kocham grać w piłkę. Tak? Kocham boisko. Tak jak nawet teraz jestem tutaj w KTS-ie, to wiesz, mi sprawia przyjemność. Oczywiście boli bardzo, bo dzisiaj jak się podniosłem po wczorajszym treningu i to muszę zgłosić trenerowi Kobierskiemu, że dla mnie za ciężko było. Czyli idealnie dobraliśmy termin Hyde Parku, żeby dzisiaj mógł zwolnić się z treningu. Odpocząć. To lubię, wiesz co, lubię trawę, boisko, tą atmosferę i to jest, wiesz, to jest od dzieciaka moja pasja i to mi sprawia przyjemność, tak? Nie zanika. Nie zanika. I to nieważne, jakie pieniądze, nieważne. No tak, bo ty jeszcze grasz w Oldboyach Legii Warszawa w i czasie. W Oldboyach Jagiellonii. Tak. Na wyjeździe. No przecież ostatnio byłem na wyjeździe, byliśmy na turnieju z Oldboyami Jagiellonii, z Legią tutaj w Warszawie, więc no, lubię grać. Lubię po prostu mieć tą piłkę, czuć, podawać, wiesz. Gdzieś tam, no to jest dla mnie jak tlen. No właśnie, bo trochę tak jak sobie rozmawiamy, mam wrażenie, trochę za smutny ten program wyszedł, bo taki mam chyba apel.
nie daj sobie wmówić, że ty nic w piłce nie osiągnąłeś, bo wielu piłkarzy by się pozamieniało 6 razy z tobą na karierę. Tak, i powiem ci, wczoraj Bartek Urbański, nie? Tak. U nas też właśnie to powiedział, że wczoraj cię sprawdziłem cię na 90 minut. Ile ja bym oddał, żeby taką karierę mieć, nie? Mhm. Wiesz, i to jest miłe, nie? Chociaż ta kariera nie jest jakaś... Powiedzmy, że Bartek Urbański to jest chłopak, który był w Legii, potem poszedł do Ligi Holenderskiej, gdzie w końcu nie zadebiutował, mimo że już stał przebrany przy boisku, a nie zadebiutował. Był w Legii w drużynach młodzieżowych, być może jednym z najlepszych albo najlepszym zawodnikiem w młodzieżowej Lidze Mistrzów, a dzisiaj jest u nas w KTS-ie. No. I by się na kariery chętnie zamienił. No, tak, to jest, dlatego wiesz, ja nie uważam, że ja zmarnowałem totalnie, tak? Mhm. Gdzieś po prostu no, nie doszedłem do sufitu, czy gdzieś nie przeskoczyłem pewnego poziomu. I to tyle, tak? To, ja, to nie jest tak, że ja na smutno to po prostu, wiesz, że to jest smutne, po prostu tak się potoczyło życie. Mistrzostwo, Puchar Polski, dwa Puchary Polski, Super Puchar, Puchar Bułgarii i 10 meczów w reprezentacji Polski. Nie ma wstydu. Nie ma wstydu. Na sam koniec, jak powiesz komuś, kto cię nie zna, że byłeś piłkarzem, a on cię szybko wygoogluje, no to potwierdzi. Kurczę, on był piłkarzem, naprawdę, nie zmyślałem. Tak jest. Ostatni telefon dzisiaj, halo. Cześć, Michał z Katowic z tej strony. Cześć, witam. Cześć, Michał. Cześć. Marcin, ja mam do ciebie takie pytanie na koniec. Żebyś wymienił nam trzech najbardziej rozrywkowych piłkarzy, z którymi grałeś i uzasadnił swój wybór. Dzięki, serdecznie pozdrawiam. Ej, no to tak, Żarza Coelho z Metalisty Charków. No, uzasadnij. Uzasadnić. Scenotorycznie spóźniał się na treningi albo go nie było. Polecieliśmy na pierwszy obóz z Metalistem do Turcji, to nawet nie przyleciał. Przyleciał w połowie drugiego do Izraela. Więc to taki, wiesz, no i ciągle, wiesz, ciągła chodząca impreza, Brazylijczyk. Drugiego. Kurde, musiałbym się tutaj zastanowić, nie wiem, czy... Jak Marcin, podpowiem ci jakiegoś Polaka. No, tak sobie zastanawiam się właśnie o Polaku. Między kim, a kim wybierasz? Wiesz co, Wasyl, w którym teraz się widzieliśmy ostatnio na meczu charytatywnym w Białymstoku, no to był człowiek ten, ale to był człowiek o nadludzkich predyspozycjach. I też de facto też przez ten, albo to już zostawię. Nie, no mów. Mówię o tym, jak zostałem usunięty z obozu, to właśnie to Wasyl też się do tego, można powiedzieć, w swojej przyczyni, tak? Mm-hmm. Liczyłem siły na zamiary, ale z Wasylem nie można było, nie było szans wygrać. No, zły pokój wybrałeś. Tak, zdecydowanie. A trzeci, myślę tak, gdzieś Czerwongi, Legia, Jagiellonia. Dawaj z Legii kogoś, Marcin. Z Legii, ale to tam, wiesz co, tam mieliśmy, no tam było kilku takich, wiesz, zawodników, ale to nie byli tacy, wiesz, tacy aż mocni, tacy, wiesz, odpałowo, tak? No. Pierwszego z brzegu daj. Zostańmy na tych dwóch. Ja bym trzeciego to. Tych dwóch to takich naprawdę. Nie no, w Amicy miałeś taki przekrój, że to. Ale to nie imprezowo? No. To tak, wiesz co, nie to imprezowo. To była taka grupa, wiesz. No, niektórzy to chodzili w jedno miejsce. Więc wiesz, więc a tak imprezowo. Znaczy, Marcin, nowy wrogę, no to Darek, minęło, no to z Darkiem Dudką, no ale to my tak w dwójkę, wiesz, gdzieś tam, to mogę powiedzieć, że to Darek Dudka wtedy, ale to byliśmy młodzi, też to wiesz, dawne czasy. Dobra, Marcin, zaliczyłeś na 3,5 u mnie. Dobra, dzięki. Dzięki, trzymaj się. Cześć. Miłego wieczoru, pozdrawiam, hej. Słuchaj, skoro wspomniałeś Darka Dudkę, to powiedz mi, ten jego wypadek nie był takim dzwonkiem ostrzegawczym i takim, nawet nie dzwonkiem, takim przyłożeniem pału w łeb, żeby wszyscy się trochę zatrzymali. Myślę, że był dla każdego z nas jakimś takim, wiesz, no. A dla niego najbardziej, wiem jak to przeżywa, bo też, wiesz, no byłem, no my się razem wychowaliśmy, nie, razem, wiesz, i akademia, i pierwszy zespół, i się trzymaliśmy razem. Przez wszystko przechodziliśmy, tak szczerze, nie, i reprezentację, więc był i myślę, że to też odmieniło, wiesz, też może to, co się wydarzyło, niestety, bo jest ten, ale gdzieś wpłynęło dobrze na jego karierę, nie? Mhm. Oprócz tego to stabilizacja, no, wszystko miało swoje jakieś takie czynniki. Okej. Okay. Jeśli chodzi o Legię, bo tak się powstrzymywałeś, bo mieliście taki swój lokal, Kaiser na Chmielnej, gdzie tak, regularnie chodziliście po meczach. Tak, Kaiser na Chmielnej, działy się różne rzeczy z tańcami na barze i w ogóle, tylko to Adam wtedy, właściciel, no już zamykał lokal i my tam przebywaliśmy po prostu. Gdzieś tam rozmawialiśmy o niuansach taktycznych i kto mógł co lepiej zrobić na boisku.
No dobrze. No dobra, Marcin, dziękuję ci bardzo. Szybko minęły 2 godziny. Porozmawialiśmy sobie o twojej karierze. Możemy z tego na koniec jakiś morał dać dla zawodników, dla którzy młodych dzisiaj wchodzą do piłki? Tak, myślę, że też no, można tam dać taki morał, żeby myśleli, mówię, o sobie. Nie tylko o sobie, żeby nie byli indywidualistami tylko, ale i samolubni, ale myśleli o sobie i skoncentrowani na celach, tak, żeby sobie też stawiali cele. Myśleli o sobie, czy nie próbowali na siłę się wkupować tak do starszych zawodników, którzy mają swoje cele, niekoniecznie zmierzchnie z ich celami. Z ich celami, tak, że tutaj ten, no i gdzieś mówię, no, chłodna głowa przy podejmowaniu też decyzji transferowych, to też no to nie jest łatwe, bo mówię, no, ale to się wiąże z planowaniem kariery i z planowaniem tego wszystkiego. A od pieniędzy kiedyś się odwaliło? Nie. Nigdy. Ja nigdy z pieniędzmi, czy miałem dużo, czy miałem mniej, to nigdy nie miałem jakieś tam, żebym nie wiem, nie szanował, nie ten. Mhm. Okej. Okay. No dobrze, dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Liczę na twoje bramki w tym sezonie i asysty. Wczoraj widziałem na treningu strzeleckim, że z bramkami może być gorzej, ale na asysty liczę. Spokojnie, dopiero okres przygotowawczy. Ja też dziękuję. Mówię, nie bolało, myślałem, że będzie bardziej bolało. Nie, u nas nigdy nie boli. Przyjemnie. U nas nigdy nie boli. Dziękuję bardzo za dzisiejszy Hejt Park. Do zobaczenia. Partnerem przechodzenia na ty w kanale sportowym jest Tyskie. Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go.